Dobry wieczór Państwu. Program Niech Gadają i gość dzisiejszego programu Andrzej Hyra. Dobry wieczór. Witam cię, Andrzeju. To tak już jest, ale to chyba normalne, że ostatnie te dni spędziłam z tobą przygotowując się do programu, więc jakby przypominałam sobie różne nasze spotkania, bo to jest trzecie. I też to tak jakby pokazuje, jak tak zaglądasz, co było, cofasz się, to jak te myśli, czy one się zmieniają, czy też nie, czy te poglądy już są aktualne, czy też nie, ktoś tam spadł, nie wiem, jakieś zdjęcie z tyłu. Czy ten człowiek tutaj, zobacz, jakie masz piękne zdjęcie, jaki młody tu jesteś. Widzisz? Mhm. Wiesz, z jakiego to jest filmu? Symetrii. Tak, symetrii. No to w ogóle takie wybrano zdjęcia dla ciebie dosyć korzystne wszystkie. Wiekowo. Ale mówię o tym wieku, ponieważ tutaj jest wielu twoich kolegów na tej ścianie wisi, którzy są dzisiaj uznawani za fantastycznych twórców, artystów, a zaczynali tak naprawdę, że świat, biorę w cudzysłów, o nich dowiedział się, jak oni tak po 30 byli. Można byłoby w ogóle taki klub zrobić takich aktorów. To jest Wińskiewicz, to jest Agata Kulesza, to jest Arek Jakubik, to jest z tych młodszych teraz Piotr Trojan, znasz aktora, bardzo fajny aktor, prawda? Że trzeba się jakoś okopać, żeby do tej trzydziestki dotrzeć, znajdując oczywiście różne pomysły na życie, albo się, no, ci się nie poddali. Ale powiedz mi takie pytanie moje. Z czego ty się dowiedziałeś o sobie, jak byłeś w tym drugim rzędzie? To znaczy nie byłeś na tym forancie. Wiesz co, no przede wszystkim to, że to mnie nie załamuje. Mhm. Nie załamało wtedy, nie? No tak, no ale jeżeli mówimy o tym, że to nie jest sytuacja, która by jakaś była bez wyjścia. Ja wtedy dosyć szybko znalazłem wyjście. Rzeczywiście po studiach, jak już, jeszcze jak poszedłem na rok do wojska, to już po powrocie czułem, że już w ogóle jestem poza jakimkolwiek obiegiem i skończyłem reżyserię, to znaczy skończyłem studia reżyserskie. A następnie jakimś dziwnym trafem trafiłem do telewizji właśnie najpierw, kiedy robiłem z Alicją. Wieczór z Alicją. Wieczór z Alicją. Mhm. Było to bardzo przedziwna jakby sytuacja, ale ja, jeżeli widzę, że sytuacja ma w sobie jakiś potencjał przygody, a nie mam lepszej pod ręką, nie? Na podorędziu to wchodzę. No więc jakby tak, ja raczej myślę, że to jest może jakiś mój mankament, że może niewystarczająco sam kreuję sytuację, natomiast myślę, że najczęściej, nie zawsze, udaje mi się jakby wejść w taki rodzaj relacji z tą sytuacją, że... Ale to fajne, bo to jest takie podejście do życia, prawda? Że jednego sfrustruje, a drugi, tak jak ty mówisz, że to się zawsze do czegoś może w którymś momencie przydać. Nie przeżyłem takiej frustracji, która by trwała nie wiem ile czasu, wiesz, no bo to wtedy można być może sprawdzić jakby swoją wytrzymałość, ale miałem takie okresy, nie wiem, A wtedy, kiedy byłem aktorem i jakby no, czułem, że to nie jest jakby czas i że w ogóle perspektywa i w ogóle to, co się działo wtedy w Polsce, bo to były początki, to były, wiesz, ja skończyłem jeszcze w 87 roku, wiesz, to jakieś przed po prostu wolną Polską. Prawie przed Chrystusem, wiesz. Mhm. Nie? Już z dzisiejszego punktu widzenia. No więc, wiesz, jakby to nie było... Więc to, że co się działo wtedy, te wszystkie przygody właśnie telewizji i tak dalej, myślałem, że to jest raczej, że nie jestem na plaży, tylko że jestem na fali jakiejś. No tak, ale to, wiesz, bo jednak chciałeś być aktorem, prawda? To, No tak, ale wiesz, co to znaczy? To nie jest jakaś rzecz, za którą bym się chciał, wiesz, zaszlachtować, dla której bym chciał, dla którą bym chciał jakoś strasznie płakać. Wtedy? Wtedy, ale myślę, że, no wiesz, ja rozumiem doskonale, wiesz, decyzję Marka Kondrata, który się wypisał jakby z tego, ponieważ rzeczywiście dostać, ja przynajmniej tak mam, nie?
dostać jakby taką jakąś interesującą i nazwijmy to rzeczywiście poważną propozycję czegoś, to jest strasznie rzadkie, nie? I po prostu no, od czasu do czasu w celach zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych tych pierwszych. Podstawowych. Mhm. Oczywiście, no trzeba czasem pracować, nie? No i wtedy, no wiadomo, że wtedy jakby masz poczucie, że robisz coś, co może nie jest na przykład twoją dziedziną, na przykład w tym aktorstwie, czy w jakim ale gatunku poszerzasz gra. Ampuła, jakby nie poszerzam ampuła, życiowe. Tak, no powiedzmy poszerzam, ale wchodzę i wtedy już wolę pójść, wiesz, w takie eksperymenty typu polskie science fiction, czy polskie fantasy z dnia dzisiejszego, nie? Bo myślę, że może tam coś niż w jakimś obyczaju czy kryminale, ale też nie dostaję propozycji, bo być może są jakieś rzeczy fajne, tylko jakoś nikt nie pomyślał o mnie. Ale to jest też ciekawe, bo tak z perspektywy tych kilkudziesięciu już lat, to tak się zastanawiam, wiesz, niedostawanie, a ty jeszcze jesteś przed 60. Jeszcze. No, to ty w ogóle wiesz, to ty wiesz o wieku, jakby powiedział Linda, trawestując, ale teraz mi to przyszło do głowy, jak to jest, co jest trudniejsze, czy wtedy, kiedy ten świat się przed tobą otwiera, kończysz tą szkołę teatralną w Warszawie, kończysz reżyserię, chcesz być tym aktorem i nic, czy dzisiaj patrzysz, kiedy już jesteś... Wtedy. Przynajmniej jakby, no bo wtedy to jest, masz taką dezorientację, nie? No, czujesz, że nie pisze ci się najlepszy scenariusz. No bo ja przecież tak naprawdę na debiut taki prawdziwy w filmie czekałem 12 lat, nie? To jak wyszedł dług, to byłem już 12 lat. No właśnie, i wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i to był 2006 rok. To zobacz, jak my długo już żyjemy. A nie, no to spotkaliśmy się po Komorniku chyba w takim razie. Nie, to był dług, Katyń i Koterski, wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ale wtedy właśnie, no, tak jakby, bo też o tym rozmawialiśmy, że to się jednak czeka. I ty wtedy powiedziałeś, no ale wie pani, bo wtedy byliśmy, no, pani powiedziałeś, ale wie pani, bo Jack Nicholson też debiutował tak po 30. Czyli wysoko mierzyłeś. Znaczy, taki miałeś, wiesz, porównanie. Nie, to znaczy ja jeżeli patrzę na... I jak czytam biografię, to nie interesuje mnie sensacja w nich. Mhm. Rzeczywiście pewne zaskakujące rzeczy taki ludzki otwierają, tylko nie. Ja wyciągam z tego wszystkiego jakiś sens praktyczny. To znaczy ja myślę, że czytanie tylko biografii po to, żeby się tym zadziwić, ubawić i tak dalej. Tam przecież są, każdy jednak sprzedaje w takiej biografii, zależy jak ona jest napisana oczywiście, jakieś swoje życiowe patenty i jakieś, a poza tym ta jego historia coś niesie ze sobą. No tam było wiele przewrotek u niego. No tak, ale powiedzmy, że rzeczywiście ten Oscar w tam, no Oscar, nie, no bo on zrobił parę filmów wcześniej, to jest zupełnie inna sytuacja, ale dla nas wtedy z tamtej perspektywy, kiedy te, opierałem się na jakichś tam strzępach informacji, ale wyczytałem gdzieś informację, myślę, aha, no miał, los zrobił, miał 36 lat, no dobra, to ja mam 35, no i tak dalej, nie? Ale Andrzej, 35, bo my tak mówimy, nie ma już Krzysztofa Krause, no. I moim zdaniem bardzo go brakuje, z taką powagą, z takim spojrzeniem, takim na detal, z taką pokorą. Co, też takim dorosłym, jest. Takim tak. Trzeźwym spojrzeniem, wiesz. I takim szacunkiem jest, do widza, tak, nie? Tak, tak, tak. Dużo jest histerii w kinie ostatnio też polskim i myślę, że to właśnie takiego... No takiego Krzysztofa, którego dług jest, historia jest stamtąd, ale jest aktualna dzisiaj, prawda? Plac Zbawiciela był wtedy aktualny, aktualny jest dzisiaj. Tak, Papusza, tak. Jak bardzo jest aktualna. Nikifor. Więc stworzyłeś, wtedy cię ludzie zobaczyli, tak? Takiego skurwysyna w tym, znaczy, bo to postać też, że tak powiem, żyjąca, tak? Ale człowieka... Nie żyjąca, no przecież... No ale to było na motywach, prawda? Na motywach, na tak, tak, tak. A nie, no żyjąca, tak, tak, tak. W związku z tym, no to taką postać zagrałeś, no,
może nie w związku z tym, ale mocną, ciężką, złą, no ale świat się zachwycił, tak? No nie, może świat w Polsce, ale to była wielka rola, mówisz, tak? Pierwsza po tym 30, jak miałeś 35, czy jest taka pierwsza poważna. No tak, no bo wcześniej to był naprawdę jakiś epizodzik, wiesz, tam dwa dni, wiesz, u kogoś, wiesz, jakby czy tam, no to w ogóle, wiesz, nic się nie, ja w teatrze też zresztą, wiesz, niewiele robiłem, tam tuż przed udało mi się zagrać w, oczy, co było moim marzeniem, zagrać u Grzegorzewskiego, spotkać się z nim, nie? I, mówimy taką, o teatrze. Tak, w pierwszym przedstawieniu Teatru Narodowego w nocy listopadowej zagrałem tam jakąś... mniejszą rolę, ale więc to było bardzo interesujące, ale to wszystko, wiesz, nic się właściwie wtedy nie działo. No i wiesz co, ja myślę, że to, że ja właśnie jakby zrozumiałem chyba w tym czasie, kiedy nie grałem tak bardzo długo, nie pracowałem, nie jakby miałem... Otrząsnąłem się przede wszystkim ze szkoły, wiesz, z profesorów i tak dalej. Nabrałem, że tak się wyrażę, że musiałem zbudować swój kręgosłup, bo zrozumiałem, że muszę swój kręgosłup zbudować, a nie mogę się opierać na czyimś. To się uda, prawda? Tak, no, to trzeba być jak gdyby no, oryginalnym. I wtedy ta, nazwijmy, oryginalność, która ma u nas takie konotacje, może mieć różne, ale oryginalność jednak jako twórcze... twórcze otwarcie jakiejś ścieżki. Nie? Taki własny charakter pisma. Jednak. Jak gdyby tak. Mhm. No to jest to po prostu, że to jest bardzo ważne i wiele innych tam rzeczy, ale też potraktowałem to właśnie tak jak Krzysztof to traktował, dorośli, to znaczy z pełną świadomością tego, o czym opowiadamy i bez histerii. To znaczy my zaglądamy w głąb jakiejś mrocznej historii i widzimy faceta, który postępuje tak, jak ma postępować. I ja będąc już tym facetem, już jestem absolutnie jakby... Nie kalkuluję wtedy, kiedy będę dobry, czy kiedy... Ja tylko ja myślę, jak ja będę skuteczny w tym filmie, nie? Jak ja będę skuteczny jako postać i jak ja będę skuteczny jako aktor. Nie? I wtedy mi się włącza jakby bardzo chłodne i bardzo też w jakimś sensie okrutne też wobec siebie, ale nie... Ja tej postaci w sobie nie karciłem. Nie, dla mnie ta postać miała swoje aspiracje i swoje metody realizacji tych aspiracji, bo jego aspiracje poznajemy na początku filmu, jak się pokazuje, jak poznaje, spotyka się ze Stefankiem, z żoną, z dzieckiem, lody, tutaj wspaniałomyślnie oddaje pani z pralni jakieś pieniądze, które... No więc... Czyli on buduje ten świat i potem sobie pomyślałem, no dobra, a teraz muszę konsekwentnie to... Ja przeprowadzić, zrobić takie wrażenie na tych chłopakach, najpierw takiego kogoś absolutnie godnego zaufania, a potem po prostu muszę zacząć robić swoje i już zrzucić maskę. Już nie muszę budować nowej maski tego potwora, nie? Ja po prostu zrzucę tę maskę, którą miałem wcześniej. I w tych takich, zrozumiałem też, że w takich obnażeniach i nie nadmiarze ekspresji i informacji rzucanych, ale w tym, jak to się konstruuje na... Znaczy, muszę zbudować sobie takie stopnie w tej konstrukcji, w których rzeczy się dzieją naturalnie i nie muszę pompować jakby, nie? Wtedy, kiedy jest jakiś problem scenariuszowy czy coś, czasem takie rzeczy automatycznie się robi, to po prostu jako instynkt samozachowawczy to za nas właściwie trochę robi, nie? I to było... I mi się wydaje, że takiego rzeczywiście, takie, bo jak, mam wrażenie, że jak rozmawiamy tam sobie przed rozpoczęciem, że jak gdyby myślimy dosyć głęboko i na przykład i podobnie. Potem się okazuje na planie, że to jest jednak nie do końca jakby precyzyjne i następuje bardzo często coś, na co Krzysiek też nigdy nie pozwala. I w większości się wydaje, że też na to nie pozwala, a jednak taka zgoda na obniżenie standardu z jakiegoś powodu. I to jest na to też... Trzeba zwracać. Nie mam jakby zgody, już z tym mówicie, że ja jestem kłopotliwy w pracy, ale ja po prostu domagam się standardu. To znaczy dla mnie jest... Po prostu nie wyobrażam sobie, że uda nam się zrobić coś dobrego, jak my nie będziemy trzymać tych standardów, nie?
To jest, no więc wiesz, no z takimi jakby refleksjami to wtedy się oczywiście tak we mnie nie formułowało może, to bardziej gdzieś to, wiesz, to przez lata tak to umiem teraz nazwać, ale tak to mniej więcej wygląda. Ale wiesz, tu warto dodać, bo to był 2006, tak? Czyli nie. Który to był? To był 1999. Dług? Tak. To poczekaj, to ile to jest w ogóle? To jest... No nie, no to prawie 2000, tak? Czyli 23 lata temu. Tu może warto dodać, że ten film spowodował taki odzew społeczny, prawda? Tam były podpisywane petycje, żeby potraktować głównych bohaterów, po prostu ich ułaskawić, tak? To się rzadko zdarza. Tak, to rzeczywiście to, że sztuka ma wpływ na życie, to tutaj było prawdą. I tak dziwię się, że w gruncie rzeczy na przykład, bo rozumiem, że politycy nie widzą potencjału w artystach. Ja nie mówię, że każde dzieło będzie... Że politycy? Tak. Nie widzą? Tak, że traktują absolutnie to... ja nie mówię już o tych, którzy teraz zdzierżą władzę, ale w ogóle... Ale co masz na myśli, że... Że nie czują, że można... im, jakby to powiedzieć, te rządy poprzednie również nie stworzyły takiej, jakby to powiedzieć... Żeby artyści chcieli się wypowiadać? Wiesz tak, co, nie, ja powiem o co chodzi, nie? Takiego poczucia jakiegoś bezpieczeństwa, że państwo jednak o nich myśli. Nie w jakiś sposób. Bo taki artysta, artystów takich na etacie jest tam chyba 4 czy 5%. Nie? I teraz ci artyści, no wyobraźmy sobie, że to jest masa. No powiedzmy, że te drugie 4-5%, a może 10 nawet sobie policzmy, nie? No są ci, którzy dają radę, nie? Którzy sprzedają, którzy są w obiegu, nie? Jakby nie mają tego problemu tak. W ogóle. I potem mamy taką olbrzymią masę ludzi, którzy nie mają etatów, łapią się jakichś dorywczych prac i tak dalej, ale są artystami, to znaczy mają, jak ja mówię, pewnego rodzaju tak wybitną intuicję, że pewne rzeczy widzą lepiej i potrafią nam je pokazać tak, że to w nas coś zmieni, coś, co jakoś to nami poruszy, nie? W taki czy inny sposób. I teraz ci artyści, bo od dawna się już jakby rozmawia o tym, że o statusie zawodowego artysty. To jest jakby rzecz, która występuje w innych krajach też, to w każdym jest to inaczej organizowane, ale o co chodzi w efekcie? Że ponieważ artyści nie mają w związku z tym, chyba że sobie, no ale jak się nie uprawia tego czegoś sukcesywnie, no to nie mają żadnego ubezpieczenia, nie mają oczywiście w związku z tym ani nawet leczenia onkologicznego, nie mają ubezpieczenia, no, ale co to ma? Nie mają emerytury, nie? I teraz ja myślę sobie, że gdyby, ja nie mówię, że to jest, nie wiem jak te projekty wyglądają, ale stworzenie takiego krusu dla artystów, bo jeżeli państwo opłaca jako takich duchowych przewodników, rozumiesz, księży, nie? Emerytury tam i tak dalej. Ale co by, okej, okay, ale powiedz mi tak, co by to poza tym efektem absolutnym, że masz poczucie bezpieczeństwa i też przyjemność większą z wykonywania zawodu, tak? Bo masz ścianę, o którą się możesz oprzeć. Ale, nie, jakby ale na ja mówię w tym sensie, wiesz, w twórczy, bo... to znaczy można by łatwiej wejść z nimi w jakiś, bo oczywiście to jest tak, że politycy, jak teraz zaraz się zacznie, nie, no to zapraszają artystów, wiesz, kogokolwiek, nie, żeby ich sprzedawać, nie? Natomiast nie można też jakby zrobić czegoś takiego, że to nie chodzi o to, że ci artyści będą łaskawiej patrzeć, bo oni i tak są po tej stronie w większości. Ja znam pojedyncze osoby, wiesz, z tych wybitnych zwłaszcza, które są po drugiej stronie. Tylko, że skorzystać z tych ich talentów w jakimś sensie. To znaczy skorzystać w tym sensie, że no rozumiesz, tam Wańkowicz, nie? Cukier krzepi. To znaczy mam wrażenie, że też nazwijmy to spontaniczne działanie. Kreatywne, które by może znalazło lepsze czasem
tematy, sposoby filmy, tak? I tematy, niż to, co się dzieje. To znaczy, ja mówię o tym, że to jest taka trochę... My i tak w większości będziemy oczywiście popierać te władze, natomiast oni jakby nie traktują tego serio. I rzeczywiście trochę się zagubiłem, bo od czego wyszliśmy, od którego momentu? Wyszliśmy od tego, że Dług był takim filmem, który takim dziełem, można powiedzieć, także takim faktem społecznym. Wpływie społecznym, tak, więc, ja nie potrafię ludzi. Jakby przewidzieć, wiesz, i powiedzieć, a, bo to będzie to czy to, nie? Tylko... W takiej sytuacji, w mówieniu o sprawach, ale nie tylko, wiesz, w kontekście, rozumiesz, że teraz mówimy o sztuce, wiesz, feministycznej, kobiecej, czy LGBT, czy wiesz, czy jakby... Oczywiście ten proces i ten nurt istnieje, on jest bardzo silny i... Znaczy, no wiesz, no jest takie też, no. Nawet nie tyle powiedzenie, ale takie przeświadczenie, że najlepsze dzieła rodzą się w bólach, prawda? Że najpiękniejsze obrazy były malowane... To jest kiedy... nieprawda. Ale ja mówię, że jest takie przekonanie, że kiedy malarz nie miał co włożyć do garnka. Okay, rozumie, a że z kolei takie, wiesz, głaskanie artystów to powoduje takie wręcz uspokojenie. Ale mi się wydaje, Andrzej, nie wiem, czy się zgodzisz, że jednak ten element ludzki, czyli wybitny reżyser, fantastyczni aktorzy, fajny scenariusz, widzenie, nie wiem, dlaczego tak poszedłeś. Ja mam, wiesz co, ja po prostu jestem teraz tak, wiesz, sfokusowany na pewne tematy. No to cię właśnie to wracam, bo chciałabym od ciebie te tematy, słuchaj, ostatnio ludzie z tobą rzadko rozmawiają, a mnie się wydaje, że aktor, który ma takie osiągnięcia, takie role, to warto też posłuchać, co on myśli o tej swojej robocie, bo to też są rzeczy, które popychają jakby myślenie widzów w jakichś innych kierunkach. Ale widać tą moją opuchliznę, przepraszam. Ale co ty, ale no to powiedz już, to dostałeś od kogoś czy masz identyfikację? Nie, no teraz zrzuciłem okiem w monitor i troszeczkę jestem opuchnięty, przepraszam, ale jestem po zabiegu stomatologicznym. Aha, no. Po prostu. A ty jak statystyczny mężczyzna, to już słyszę głosy oburzenia, boisz się dentysty, czy nie? Tak czy nie? Nie, ale nie lubię. Bo ty jesteś przecież, jesteś dowódcą plutonu na czołgistą? Dowódcą plutonu czołgów, tak. Ale to nie jest lipa, tak naprawdę? Nie, no tak. Czyli ty na czasy złe też byś jako, się... Dowódca plutonu czołgów. Uh-huh. Ale chciałabym jeszcze przy tych swoich pierwszych filmach, bo teraz mi się... Popatrz, jaką wizjonerstwem, zresztą takim reżyserem był, okazał się Andrzej Wajda, który po takich... Na przykład po nawet tej roli, gdzie byłeś tak sfokusowany, uh-huh. Nagle dostajesz jedną z głównych ról w Katyniu, prawda? No, wiesz co, do troszeczkę czasu minęło od tego czasu. Ja poznałem się z panem Andrzejem prywatnie, on był moim profesorem w szkole. I wiedział, że potrafisz zagrać nie jedną Tak, postać. No on mnie też widział w teatrze już, to nie była taka zupełnie... A to jest fajna chyba rola, prawda? Znaczy no, takim dość... też takim emocjonalnym. Tak. W ogóle, wiesz, taka jest historia z tą rolą, że scenariusz filmu Katyń był zupełnie inny na początku. Uh-huh. To była historia tego oficera, który uh-huh. wrócił do Krakowa. Do pani generałowej przyszedł. One wszystkie są i on próbuje wyciągnąć z archiwum tam, z tych niemieckich czy rosyjskich, czy już nie wiem, których wydostać. Nie, jakby jesteśmy w Krakowie i nie ma w ogóle tego... Mhm. Czyli to była taka główna rola, później to się rozmyło na te losy poszczególnych bohaterów. Mhm. I pan Andrzej mi zaproponował, żebym ja zagrał rotmistrza, czyli to, co zagrał Artur Żmijewski, nie? Ja powiedziałem, że to jest niemożliwe. Znaczy, ja w ogóle nie mogę, bo to nie jest w ogóle, ja nie wiem, jak to zagrać, żeby to mogło... To jest... No, są postaci, których nie to, żebym, ale nie, że nie umiałbym zagrać tak dobrze, jak uh-huh. dobrze. Dlaczego? Uh-huh. Dlatego, że są mi... Ja też mam jakby pewnego self-conscious, wiesz, taką samoświadomość tego, co ja prawdopodobnie mogę i co potrafię, nie? Mhm. Jakby w jakim czymś... No to chyba przydatne jest, nie? Oczywiście, znaczy to jest częściowo moja intuicja, a częściowo jakby widzę, wiesz,
nie przyglądam się tak bardzo moim filmom, ale przynajmniej po premierze zazwyczaj zobaczę zraz i wtedy widzę jakby gdzie, czy coś pracuje, czy nie, nie. Bo na tym polega oglądanie filmu po raz pierwszy przez aktora i po prostu wiem i ja też nie rozumiem takich postaci i po prostu wolę nie udawać, że jestem to zrobić w stanie dobrze. Mm-hmm. Ja mówię ciągle o tych standardach. Mm-hmm. Ja po prostu też z tego powodu wiele ról oddałem, nawet wskazując, kogo mógłbym mm-hmm. zaproponować, bo uważam, że są pewne lepsze rozwiązania, a ja to zaproponuję, nie będzie tak dobre. Mm-hmm. No, ale to chyba nieczęsto się zdarza, że... Nieczęsto, ale to jest z mojego punktu widzenia, to znaczy to jest mój egoizm polegający na tym, że ja nie chcę robić sobie aż takiego, nazwijmy to, poczucia dyskomfortu, że coś jest, co mogłoby być fajne, rozumiesz? To znaczy nie, można to nazwać, że z jednej strony jesteś samokrytyczny, z drugiej strony, że tak siebie trochę rozpieszczasz że stać cię na to, żeby tego nie zagrać. Może trochę mnie stać, ale wiesz, w tym roku jeszcze nie zagrałem nic, więc... Ja przekładam to na ideały, a ty na kasę. Ja mówię o zajęciu, nie na kasę, po prostu o tym mówię, że ja chciałbym się też w tym chciałbym to realizować. Znaczy, jeżeli mówisz, że jestem taki świetny, to ja chciałbym to móc tego użyć. Za dużo nie ryzykuję, bo nie tylko ja to mówię. Więc jestem... Musimy ci sobie wierzyć na słowo. Ale słuchaj, sam patrzysz w lustro i wierzysz. Myślę, że się oceniasz realnie, nie? Lustro to taka... Lustereczko powiedz świeci, tak? To najpiękniejszy. Tak, ty jesteś najpiękniejszy lustro. Rzeczko ci zawsze odpowiada przecież. Mm-hmm. Coś tam zawsze znajdziesz fajnego, ten błysk w oku. Ale wiesz, zawsze jest jakieś krzywe zwierciadło. 10 lat temu mówiłeś o tym, że w tym zawodzie, to jest dla ciebie najważniejsze, tak mówiłeś, mm-hmm. obudzić w sobie pasję. Znaczy, że bez pasji nie ma... To by się składało na to, co mówisz do tej pory, że tutaj w tym studiu, mm-hmm. że jak coś nie zaskoczy, to dla samego... Wiesz co, pasja, czyli ten, jak ja mówię teraz, rajc w ogóle... Rajc. To coś rajcowało. Mhm. Tak, wiesz, żeby... to oczywiście to rajcowanie jest na różnym poziomie, nie? To znaczy ja wiem, że ja wchodzę w... Teraz na jaką przygodę ja się chcę decydować, mhm. nie? Jeżeli to jest poważna przygoda, w której ryzykuję trochę siebie, wchodzę w jakiś nieznany mi teren, jakiegoś tematu dotykam i tak dalej, to jest super, bo to był taki moment, kiedy rzeczywiście miałem ten taki start, i gdzieś przez te 10 lat już miałem poczucie, że strasznie dużo zrobiłem i że trochę jakoś tak czuję, że nie czuję rajcu, nie? Mm-hmm. Coś mi brakuje, nie mam jakichś propozycji, wiesz, takich super fajnych. Mm-hmm. Jak mi Krzysiek zaproponował pracę w Warlikowski w teatrze w Paryżu, mm-hmm. Co było abstrakcyjne dla mnie, ponieważ nie mówiłem po francusku. Ale to był tramwaj zwany pożądaniem. I to był ten moment, kiedy ja poczułem znowu, nie? No czyli po prostu lubisz wyzwania. Każdy lubi. Myślę, że nie każdy lubi. Nie? Wyzwania. Nie każdy? Nie, my jesteśmy tacy, wiesz, tacy tchórzliwi, albo może pozbawieni mówisz? Odwagi. W ogóle Polacy. Polacy? Polacy są pozbawieni takiej prawdziwej... A nie, tak, ale nie. To nie. Trochę inaczej. W tym sensie, że Polacy... Myślę, że to jest w zmianie sposobu edukacji, nie? Że jakby my ciągle tkwimy w tym takim... W tych ocenach, nie? I w tym takim, że ktoś zawsze jest, kto cię będzie oceniał i ktoś cię pochwali albo cię nie pochwali i że w gruncie rzeczy wytwarza się w nas taki ten... Znaczy gdzieś tam w I tych że może różnych... szybko oddajemy pola, nie? Trochę. Tak. I to przyzwyczajenie nam bardzo długo zostaje w życiu. Tam się zmienia jednak. Te systemy edukacyjne zachodnie, już nie mówię o skandynawskich, są bardzo różne od tego, co u nas. I tam te społeczeństwa są o wiele bardziej otwarte, a człowiek w szkole zaczyna się uczyć swojej aktywności, operatywności, otwartości. Nie zawsze to się udaje, ale warunki, które tam są stworzone, są myślę ciekawsze, bo działanie ciągle na zasadzie kontry to też nie jest dobre, bo wtedy jest to działanie
w kontrze i to nastawienie, że ktoś chce nas wykorzystać i my musimy go oszukać, taka ominąć, czujność, tak? Taka czujność, uh-huh. też nie jest jakimś elementem, który ja mówiłam na początku o tym, że te twoje filmy w jakiś sposób antycypują, czy też wyprzedzają to, co się dzieje. Film bardzo ciekawy w kontekście właśnie tego, co się dzieje w relacjach państwo-kościół, obywatele-kościół i tak dalej, i tak dalej. Pedofilia w kościele, no bo wiadomo, co to mam na myśli. Ta twoja główna rola w filmie, no dla mnie to jest główna rola w filmie W imię Małgosi Szumowskiej, gdzie ty grasz troszeczkę księdza na kontrze do dzisiejszego wizerunku, też w jakimś sensie obowiązującego, czy też przedstawianego, prawda? Bo grasz mega, super, porządnego gościa, fantastyczną, wierzącą głęboko osobę, która jest gejem. I to jest dla tego księdza dużym problemem. Ale tam nie ma pedofilstwa, tam jest w tej naturze człowieka coś, co jest w jakimś sensie naturalne, ale no jest źródłem konfliktu, prawda? Wiesz co, no, to jest, lubi się tego księdza. Wiesz, tak, bo myślę, że nie chodziło nam o budowanie karykatury, tylko spróbowanie jakby wejścia w tę sytuację. On był ten film, on w scenariuszu, znaczy, zobacz, on tak wyprzedził, wiesz, jakby to, co powstał za wcześnie, można powiedzieć, nie? Nie wiem dlaczego. No dzisiaj, wiesz co, tak jak mówisz, to wydaje mi się, że gdyby powstał dzisiaj, czyli był przeniesiony stamtąd do dzisiaj, to być może spotkaliście się z zarzutami, że to w ogóle nieprawda Nie. Słuchaj, wiesz co, o czymś chcę powiedzieć. A propos tego mówisz, że coś wyprzedza, czy coś, być może to jest tak, że ja zawsze biorę, czy wyposażam bohatera współcześnie. Absolutnie współcześnie. I to nie chodzi o to, że współcześnie. I absolutnie unikam i strasznie się, wiesz, bronię stereotypowych rozwiązań, nie? Czyli jak oglądam, mówię o takim filmie, o takiej zasadzie, nie? Widzimy faceta ubranego w koszulę i w garnitur i jest rano, to wiemy, że idzie do pracy, nie? A nie zamordować. Rozumiesz, ale przecież dzisiaj, wiesz, no to już tak, to już rzeczywiście tylko korpo, a nawet idąc do korpo, no to się, znaczy wiesz, jakby tak samo ten ksiądz mój wtedy, on nie był takim, nazwijmy to, potworem, jak się dzisiaj namalują ci księża, zwłaszcza jak zobaczyliśmy ich w filmach Sekielskich, nie? Wtedy myśmy robili raczej film o tym konflikcie pomiędzy tą wiarą i wszystkimi zasadami, czyli w katolicyzmie to jest po prostu ten uporczywy celibat. Nie ma tego tak jak w tych zreformowanych kościołach, czy nawet w prawosławnym. Tylko się po prostu trzymamy tego celibatu, jak oszaleli, nie? A z drugiej strony, że w każdym z tych ludzi i w każdym człowieku jest jakaś sfera jakiejś seksualności. I myśmy chcieli spotkać jakby ten problem w ramach oczywiście czegoś, co już słychać, że się dzieje, nie? Że to nie jest wydumany problem, tylko że jeżeli coś jest takiego, nie? To żeby nie napiętnowywać nikogo, zróbmy taki obraz, zwłaszcza, że Małgośka i Michał, czyli Szumowska i Englert, mieli taki okres jakiegoś takiego intelektualnego zainteresowania i zaangażowania też takiego religijnego. I gdzieś też robili rozliczenie ze sobą, nie? Z tamtym czasem jakby, z takim... Też schematem w myśleniu pewnie i tak dalej, tak. I ja też jakby szukałem, bo tam część rzeczy sam napisałem sobie tam jakieś, wiesz... Szukałem jakby też takich źródeł, które tworzą postać jak gdyby księdza, który ma...
który nie jest zwykłym księdzem, bo bardzo późno się pojawił, nie miał to powołanie, jak miał, już był dojrzałym człowiekiem, czyli jest w tym wybór jakiś bardzo głęboki, a jednocześnie jest ta rzecz, która go dręczy i mówi, to jest tam co jest takie niewinne, jak rozmawia przez Skype ze swoją siostrą w Kanadzie, nie? I krzyczy, no, że ja jestem pedałem, nie płacząc, bo już taki ma po prostu nagle, ona, że jestem chory, że ona, nie jesteś chory, nie? I znów mnie przeniosą, nie? Jakby opowiedział o tym mechanizmie, który funkcjonuje, nie? Jeżeli się takie rzeczy zdarzają, to się nie zaprzenosi. To było jakby częścią właściwie wszystkim znanego i naturalnego sposobu regulowania tych spraw w kościele. W związku z tym też nawet tego specjalnie nie wybijaliśmy, bo to było... I tym bardziej widać, jak to jest autentyczne. Ale wiesz, tam jest jeszcze taki jeden poziom. Otóż ty stworzyłeś postać takiego księdza do zakochania. Znaczy to był, że patrzyło się na, że to jest żywy człowiek, że to jest fajna osoba, fajna osobowość, że to jest, no tylko jest ta sukienka. Ja chciałem stworzyć, bo wiesz co, bo ja miałem coś takiego, że i chyba w sumie wszyscy mieliśmy na to ochotę, żeby stworzyć trochę postać takiego księdza idealnego, ale pokazać również go absolutnie i właśnie to mówię, po dorosłemu, bez histerii, na trzeźwo, jako człowieka. Obejrzeć to. Obejrzeć go z wszystkich stron. Nie zostawiajmy jakby w niedomówieniu, czy tam w czegoś. Nie? Tylko spróbujmy dojść do jakiegoś sedna i dotknijmy tego, ja mówię, wzorowego księdza, to znaczy takiego, który rzeczywiście przede wszystkim pracuje w sferze duchowej. Nie? Że i tą duchowość sam w sobie rozwija i próbuje jakby dojść, wykonując te wszystkie rytuały, poznałem nagle, wiesz, cały dzień, wiesz, księdza, nie? I gdzieś czułem, że ja tu nie mam zamiaru jakby tworzyć, jakby dokopać mu, czy dorabiać mu gęby, nie? Tylko zobaczmy bez histerii właśnie spokojnie istotę, w jakąś sytuację, która wydaje się bardzo... jakby, no, wzorowa, nie? Dopóki się nie okazuje, że ten facet po prostu nie wytrzymuje tego celibatu, no, po prostu, krótko mówiąc. Krótkie pytanie. Tak albo nie? Rozumiem, że jeśli chodzi o celibat, natychmiast byś zlikwidował. Tak. Tak. No to ja też bym zlikwidowała. Ale powiedziałeś o tej dwuznaczności właśnie, bo wiele twoich postaci to jest taki znak zapytania. To nie jest, i to jest fajne w twoim aktorstwie, bo tak do końca wiadomo, ale też nie wiadomo, prawda? To zawsze widza przenosi w taką sferę refleksji, myślenia, wracania do scen, do postaci, do tematu. Ty wiesz, że trochę mnie zaskoczyło, chociaż masz taki, no być może, powiedz, że nie, może troszeczkę wykreowałeś, a może właśnie te wszystkie twoje postaci, że w roku 2023 przeczytałam o tobie, że ty jesteś naczelnym diabłem polskiego kina. Come on. Wiesz co, myślę, że... Ale co w tym jest? To znaczy właśnie, że jesteś taki Mefisto trochę może, taki trochę... Wiesz co, no czy bym się, wiesz, do końca zgodził z tą... Ale wiesz co, z taką opinią taką, nie, ta malownicza opinia oczywiście bardzo mi pochlebia, nie, ale nie wiem, czy ona jest do końca prawdziwa. Ale bo tak może, widzą. Wiesz co, dlatego może, że jednak myślę, że dług trochę sformatował moją drogę. Wiesz, jednak ten wizerunek tego niefajnego typa gdzieś... O chłodnym spojrzeniu. Tak. I ja też myślę, że... bo grałbym może też więcej takich ról, nazwijmy to ciepłych, gdyby filofilo, właśnie. Diabolicznych, tak to nazwijmy. Tak jest. No więc tych diabolicznych, ale wiesz, jedyna taka tak naprawdę rola, którą to było Zmruż oczy. Nie Zmruż oczy, tylko Carte Blanche. Gdzie miałem taką rzeczywiście jakby szansę pokazać
Znowu, gdzie grasz niewidomego... Tracącego wzrok, tak, no, nauczyciela, nie? Nie mam za dużo takich jakby fajnych życiorysów, albo nazwijmy, znaczy ról, albo bym powiedział jeszcze takich... takiej przestrzeni w postaci, w której ja czuję, że ja mogę dać, czy nie dać, ale móc stworzyć jakąś jego głębię poprzez tajemnicę jakąś, nie? Mhm. Poprzez jakąś, jakiś rodzaj... Niedopowiedzenia pewnego. Niedopowiedzenia albo czegoś, co nie jest... ewidentne, to znaczy to moje wychodzenie poza stereotyp, poza jakby sztampowe załatwienie, poza takie bardzo, powiedziałbym, poza jakieś foremki, nie? No, tak pomyślałam sobie, że teraz ta twoja ostatnia rola w Sortowni, panie doktorze, to jest też pan taki diaboliczny. Wiesz, czy mi się to skojarzyło z Pawulonem? No... No nie, no historia, ja rozumiem, historia, ale to jest, ale to jest, wiecie, ale, co, no, ale to jest, wiesz, sobie... no bo mamy miejsce akcji podobne. Nie, no bo mamy ludzi, którzy z innych powodów zastrzykiem odbierali ludziom życie. No tak, no więc jeżeli to przywodzi na myśl, bo myślę, że ten film nie miał nam w ogóle... Na pewno nie, ale żadnych, mnie przywodzi, no jestem też widzem, tak, miałam tak, takie skojarzenie. Nie, ale ja chciałem powiedzieć coś innego. Nie, żeby się bronić przed tym, tylko żeby powiedzieć, że... Coś jest rzeczywiście w tym filmie takiego, że, bo tam pisało chyba 4 czy 5 osób scenariusz, że te 4-5 osób, budując serial, każdy musi przynieść jakieś historie, nie? Czy tam pisze jeden odcinek, czy tam zastanawiają się, nie? Wiesz, jak w takim serialu to jest akurat, gdzie mamy różne wątki, różne miejsca akcji, ludzi w różnych wieku, środowiska i tak dalej, nie? To jest wtedy fajnie, bo tam się zbiera dużo rzeczy, można z tego coś wybrać. I zostają zapewne rzeczy takie, które są w danym momencie... w jakimś sposób dla nas żywe. To znaczy, że mają jakiś inny rezonans jeszcze. Niekoniecznie musi być to aluzyjne, ale pojawia się temat, który jest gdzieś jakoś nas żywy. I na takiej zasadzie, myślę, w dobrych... Oczywiście są takie filmy, które kompletnie nie mają... są w jakimś sensie artystycznie albo... tak odjechane, nie? Wchodzą w jakieś... A środowisko lekarskie jeszcze nie zaprotestowało? Nie, myślę, że nie. Myślę, że... O, ja myślę, że może tak być. Bo my jesteśmy bardzo serio czasami. To bym powiedział, że rozczarowało mnie środowisko lekarskie, które nie widzi tego, że to jest fikcja i że... Wiesz co, my jesteśmy tak przyzwyczajeni reagować tak histerycznie właśnie na jakieś rzeczy, które są w ewidentny sposób nie skierowane przeciwko komuś. To jest po prostu histeria w nas. No nie, albo wiesz, przeciwko naszym też wyobrażeniom, bo ksiądz musi być taki, doktor... No dobra, no ale przepraszam, to lekarze mają protestować dlatego, że postać tego lekarza... A ja nie wiem, ale może nikt nie zaprotestuje. A no właśnie, dlaczego w ogóle nam takie rzeczy przychodzą do głowy? Bo to mam, jest straszne. Dlatego, że jesteśmy strasznie po prostu, coraz bardziej się stajemy w coraz bardziej prymitywnym środowisku i coraz bardziej prymitywnym języku jesteśmy. Populizm po prostu staje się populizmem wszystkim. Jesteśmy tak po prostu... To nie jest tak, że żyjemy i nie jesteśmy populistami, ale coś się przyzwyczaja w nas. No to dobrze, że o tym mówisz, bo poczekaj, jest belka. Jeśli państwo macie ochotę, to proszę zadzwonić do pana Andrzeja pod numer 22 486 65 56. Co ja się tak zacietrzewiam? Ja się... No widocznie taki jesteś. Ja to zawsze tak lubię, bo to wychodzi jakiś, wiesz, no... nie powiesz, że twój żanr aktorski, tylko człowieczy. Ale to, co powiedziałeś o tym populizmie. Andrzej, jak ty reagujesz? Bo wiesz, tydzień temu był tutaj na twoim miejscu, siedział Kazimierz Kaczor i opowiadał o swoich kolegach, o Zapasiewiczu, o Hibnerze, o Holoubku, o Franciszku Pieczce. I ja miałam takie poczucie, i dla mnie to jest smutne, że coraz mniej znaczy, i to nie chodzi o ex-katedra mistrz, ale wiesz, że wiemy, o kim mówimy. Że
kojarzymy tych ludzi, że te pokolenia odchodzą i... Tak, no, ale to jest... A jakich masz następców? Masz wielu takich wspaniałych aktorów? No jednak to jakaś ciągłość. Inaczej może ten szacunek dla tych, którzy byli, żeby też ich pamiętać. Wiesz co, ja ci powiem tak, ja myślę, że to nie ma... Znów trzeba spojrzeć bez sentymentu na życie i powiedzieć sobie, że aktorzy, którzy nie utrwalają się w naszej pamięci i na taśmie, no, a w tej chwili już nie na taśmie, ale w filmach takich, które się ciągle ogląda, ci aktorzy przechodzą w zapomnienie. No i pamiętają ci, którzy są tego koneserami i tak dzieje się pewno z większością rzeczy. I potem po 500 latach wiemy, że z tych wszystkich odsiało nam Szekspira. No i przy okazji Szekspira pamiętamy jeszcze o jakimś tam aktorze, który coś. Nie, ale ciekawe, tak naprawdę... czy Szekspira też będziemy niedługo cenzurować. Przerywam na chwilę, bo mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Andrzej. Dobry wieczór, pani Małgorzata. Ja chciałem zapytać o wspomnienia pana Andrzeja z serialu Oficer, bo to była taka pierwsza rola, którą ja akurat dostrzegłem. No i chciałem spytać, jak się odnalazł w tej roli właśnie po filmie Dług, który był takim no, groźnym filmem. W sensie pan Andrzej był tam w zupełnie innej roli, a w tym Oficerze jednak taki dobry glina. Oj, to rzeczywiście bardzo dawno, ze 20 lat temu. Tak, tak. No 2004 chyba to była emisja. A, czyli kręciliśmy w trzecim pewno, no. No tak, ja 20 lat temu. 20 lat temu, nie. Więc trudno już tak sobie dokładnie wszystko przypomnieć, ale rzeczywiście była to... jeśli nie ma w scenariuszu, jeśli nie ma potrzeby... na siłę uatrakcyjniać postaci, albo jest to mechaniczne, że dodać jej czegoś takiego jednakże, albo jest jednak brutalny, to uważam, że to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. Mhm. Nie, był taki, taki robiłem z kolei teatr telewizji ze 2 czy 3 z Witkiem Adamkiem, takie kryminalne, i z Władkiem Kowalskim. Mhm. I tam grałem wielki takiego aktor. Właśnie... Po policjanta, nie? I tam, że jakiś mi tam zwiewać miał ktoś przez siatkę, nie? No i tam się zastanawiałem, tam Witek z cygarem biegał po tym, kulejąc, czego co tutaj tego, nie? Może się tam tego? Ja mówię, nie, złapię go po prostu za krocze, nie? I ten. I na tym tak to zatrzymało. Wiesz co, ty jesteś Dirty Hira. Mhm. Nie Dirty Hira, nie? To znaczy jakby tam, gdzie trzeba... stosuję najbardziej prawdopodobne albo najskuteczniejsze w danym momencie sposoby, chyba że są takie, których nie. Ale ja rozumiem, że pan zapytał o tym, że to w jakiejś opozycji rola w Dugu, tak, tak, tak. Oficerze, no więc właśnie prawda? To mówię, że w tej roli nie było takiej ani powodu, ani nie było sugestii nawet w tym, że to jest jakby ktoś, kto miałby w jakikolwiek sposób przypominać tamtego gościa z Długu. No więc tam to się odcina. Ja jestem i wchodzę sobie naga księżniczka i się zaczynają mnie ubierać. Ja siebie sam ubieram i wychodzę w takim makijażu, a nie w innym. Mhm. Nie opowiadam taką, a nie inną historię. Więc naprawdę takie... Oczywiście powiem tak, że są aktorzy, którzy są... I ja myślę, też jestem takim aktorem, który w tych rolach nieprzyjemnych ludzi jestem skuteczny. No, ten diaboliczny uśmieszek. No tak, no bo wiesz, no to... Więc ja mam tę świadomość, nie? Ale oczywiście też ważne, żeby tam z kolei tam było coś, no bo to, żeby postraszyć, wiesz, jak dostaję czasem takie propozycje. Grasz złego dewelopera, którego tam zatapiają w cemencie i tego, i ty krzyczysz tam, mamusie, prosisz o kasę, nie? Więc ja myślę, no dobra, ale... Co ja mam takiego w sobie, co by tutaj mnie tam, co by mnie interesowało przede wszystkim w tej sytuacji, w tej historii? I co tam, zwłaszcza, że to jest jakby najczęściej robione właśnie taką typowością grane, nie? To znaczy właśnie tym dokładnie, czego ja nienawidzę, czyli stereotypem, nie? Mhm. No czyli i dlatego ja się próbuję nie zestereotypizować i dlatego grając to jakby kompletnie porzucam tamten i przenoszę się gdzie indziej, nie? W jakąś inną sferę, więc trudno porównywać Dług z Oficerem?
z oficerem i w imię i z czymkolwiek innym dalej, nie? Bo ja już traktuję, że to było oczywiście następne, ale to już minęło ze 4 lata, jak już wiem, w 99 roku była premiera Długu, a jeżeli to było 4, no to 5 lat, nie? To już w ogóle jest... No ale pan widzisz, sobie to zestawił. Satysfakcjonuje pana taka odpowiedź? Jak najbardziej. Jeszcze chciałbym dopytać, czy to właśnie był pomysł producentów, żeby pana obsadzić trochę właśnie no, jako takiego... jako ten kontrast do Długu po tych paru latach, bo jednak no, ta postać była na takim wyciszeniu i zupełnie kontrastująca i jakby super pomysł na w ogóle tę postać. I zastanawiam się, czy to był jakiś casting, czy pan dostał taką propozycję, że jest serial i zróbmy coś fajnego. Nie, no chyba dostałem propozycję. Byłbym zarozumiały, myśląc, że ktoś tak bardzo ciągle ma w pamięci tamto, że zaproponuje taki myk, ale być może ma pan coś też coś być może jest na rzecz, że reżyser pomyślał, że może tutaj po prostu wziąć aktora, o którym może pomyślał, że jest na przykład skutecznym aktorem, nie? I tyle, no. Ale być może takie kombinacje też były. Ale no wiesz, ja sobie wyobrażam sytuację, że siedzą scenarzyści z reżyserem i myślą sobie, słuchajcie, to może weźmy Chyrę, bo to tak sobie zrobimy na kontrze, to będzie ciekawe. Sobie tak wyobrażam. Oczywiście i myślę, że tak się w ogóle dzieje na świecie. No, czyli też nad Wisłą. Dziękujemy panu za telefon. Miłego wieczoru. Dziękuję. Już pana nie ma. A jaki ty w ogóle jesteś? Ty chodzisz na castingi? No, bardzo rzadko. Wiesz, no, jak też taki wymagający? Nie, no wiesz, ja w tej chwili, idę na castingi... czy też nagrywam się, ale wolę później się nagrywać, wolę nawet gdzieś w produkcjach zagranicznych, czyli tam, gdzie rozumiem, że może, jeżeli to jest oczywiście jakby warte, nie? Bo jak epizod, to nie wiem, czy... Zależy co, wiesz, to jest ważne. Ja nie mam jakby, nie jestem zasadniczy i taki kategoryczny, wiesz, w tym, czy robię tak, czy robię tak, nie? To jest wszystko jakby tu i teraz podejmuję decyzję, ale też i wiem na przykład, że jest casting polegający na tym, wiem, że jest na przykład 3 aktorów, nie? Taki, ja i 2 jeszcze, nie? No i rozumiem, że i absolutnie rozumiem, że reżyser chce wręcz zobaczyć. Wręcz mówisz, jak powiedziałeś na początku, że oni są lepsi. Nie bierz mnie, bo tam tych 2 jest Bo tam lepsi. Tych 2 jest lepszy. Nie o tym mówię. Tylko jeżeli coś mnie interesuje, ja po prostu reżyser musi zobaczyć, czy to, co ja wnoszę, nawet nie to, co zagram, bo on sobie pewno wyobraża, że każdy z nas 3 to zagra, nie? Tylko jaki to będzie miał charakter, gdzie ten człowiek, jaka to jest aura, czy to się mieści gdzieś w moich wyobrażeniach. Po to, ja rozumiem, że po to jest casting, jakby nie chodzę już na takie castingi, ale na te zagraniczne też jakby chodzę już raczej na takie odsiane, nie? To już nie jestem taką zupełnie anonimową postacią, chociaż nie jestem gwiazdą. No jak już, to gwiazdorem. No tak, przepraszam. No. Jestem osobą, która ma gwiazdy. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, z tej strony Piotr Jan. Dobry wieczór. Tak, witam. Dobry wieczór przede wszystkim pani Małgorzato, pani Andrzeju. Cytując klasyka, aktor jest do grania jak pewna część ciała do wiadomo. Wiadomo takich... Też czego? Kazimierz Dejmek, autor. Czy są jakieś role, które pan by od razu odrzucił? Typu na przykład produkcje niektórych stacji publicznych i o niektórych zdarzeniach, które też były ważne w pewnym roku. Że pan po prostu się brzydzi tym, że nie zawsze po prostu pieniądze idą za rolą. Czy nie? Czy po prostu jak jest jakiś tam deficyt ról i tak dalej, czy podjąłby się pan po prostu tego? Czy lepiej zagrać w reklamie, czy lepiej w jakimś takim przedsięwzięciu, bardziej takim troszeczkę według siebie, moralnie. No właśnie. No więc tak jak dobra, już rozumiem intencje i ja już... Na przykład super ekstra rola w Komorniku, gdzie po prostu postać potem się fajnie rozwija i tak dalej, ale generalnie... Wie pan, o co mi chodzi, także chciałbym się rozłączyć. Dziękuję bardzo i proszę rozwinąć ten temat, jeśli pan by mógł. Oho, dobra.
No to tym komunikiem pan mi trochę zbił z pantałyku. No tak, bo trochę jest nie a propos akurat tego tematu. Ja nie a propos tego tematu. A propos sytuacji za oknem to tak, ale... Tak. No dobra, więc nie będziemy... Czego byś nie zagrał? Rozumiem, czego, kogo, tak, dlaczego? Czego mnie nie zabrał? No oczywiście są pewne, nie wiem, no tak jak mówimy o dzisiejszym, nie, no, o czymś konkretnie, no to tak, no to rzeczywiście są stacje, w których dla TVP na pewno nie zagrałbym, nie brałbym udziału w takich produkcjach, w których się nie zgadzam z czymś, co jest tam prezentowane, nie? Czy z wersją życia. Ale w stacji, czy w serialu? Czy w filmie, czy w tym, co robisz? W Guns and Gal, wiesz? Mm-hmm. Też miałem propozycję, wiesz, takich filmów, którym koproducentem na przykład była Telewizja Polska. I nie przyjmowałem, to znaczy... To jest jednak, no co by, ja rozumiem doskonale, i zwłaszcza jak ktoś już tkwił i gra i ma spokój ducha z tym, bo ja bym nie miał, że grają, ale to jest legitymizowanie tej stacji jako czegoś serio, nie? No bo ci ludzie też tam nie są dla zabawy, nie? I grają, nawet jak to są fajne rzeczy tam, czy to jest SS-man, czy Królowa, to... Myślę, że wolałbyś zagrać SS-mana. W życiu Królową, oczywiście. Człowieku, SS-mana, no tak, takie czasy, wiesz, przepraszam. Włożą mi czapkę. Takie czasy są, że wiem, wolałbyś zagrać Królową. Ale nie mógłbym już zagrać chyba, bo niestety... Już są też karty porozdawane z drugiej strony, nie? Mamy tutaj z jednej strony właśnie ten i z drugiej strony mamy takie... Miałem zagrać rolę mężczyzny, który zmienia płeć, ale ostatecznie nie mogłem tego zagrać, ponieważ koproducenci zagraniczni i środowiska, które jakoś tam tego nie zgodziły się na to, że mężczyzna nie może zagrać takiej roli. No wiesz, patrzę, bo jakby nie rozumiem. Dlaczego? No właśnie, nie może zagrać, dlatego że te środowiska, które w tej chwili jak gdyby no, mówią o sobie i domagają się szacunku, nagle zaczęły działać wykluczająco same. Andrzej Seweryn zagrał drag queen, prawda? A widzisz, no ale to jest drag queen. Mhm. To jest co innego niż ktoś, kto zmienia płeć. I widzimy w trakcie tego, że ta osoba zaczęła terapię i już jak gdyby... Znaczy wydaje mi się, że to jest pro, a nie... Rozumiesz, no ale widzisz, ale ten świat, wiesz... no bierze nas w kleszcze poprawności. Dojdziemy, bo to jest temat, który chciałabym z tobą rozwinąć, no, ale dobra. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Witam serdecznie Pani Małgorzato, Panie Andrzeju, no jest wszystko super. Chciałem tylko spytać o jedną taką prostą rzecz. Ja jestem Wowa, mówię teraz akurat z Dziwnowa, ponieważ to na wakacje akurat, ale słucham sobie na bieżąco. I chciałem zapytać o taką rzecz, bo oczywiście Pana rolę znam i uznaję wszystko w 100%, ale to co Pan, bo ja włączyłem od momentu, kiedy Pan mówił o tym, jakby, że tym artystom trzeba tam trochę pomóc bardziej i tak dalej. Tak, to niefortunnie to włączyłem to, ale to już... Robimy w podobnej branży, ja mam wspólnych kolegów z panem, także okay, ja robię akurat w muzyce. Chodzi mi o to, czy nie martwi się pan tym, że trochę melepetów wpuścimy do branży, takich nieudaczników. Oj. I możliwość dostawania czegokolwiek w zamian za to, że tylko mają taką nazwę, że są artystami zawodowymi. Co pan o tym myśli? Dobrze, tylko ja znam... też wielu artystów, zwłaszcza tych, którzy zajmują się pracami plastycznymi, ale nie tylko. Bardzo dobrych muzyków, nie wiem, czy to jazzowych, czy jak inny, może tych bardziej, nie? Którym się po prostu sypią koncerty,
którzy nie mają... Albo to sobie sypią, mówią, że byłem bardzo dobrych, ale jest wielu takich, którzy... To znaczy tak, można oczywiście powiedzieć, że część z nich się jest w stanie przekwalifikować, nie? Albo robić jakby w innych... Ja mam mnóstwo takich ludzi, ale też jest tych artystów tam, nie wiem, z 10 tysięcy czy ile, nie? Takich potencjalnych, co się wydaje, bo trzeba by oczywiście wymyślić jakiego rodzaju kryteria, i co się komu należy, nie? To musi być bardzo precyzyjnie. To nie chodzi o to, że to musi być bardzo dużo, tylko... Jest takie rozdawnictwo. Tak, nie, absolutnie. Zasady. Tylko ja mi się wydaje, że państwo zastanawia się, ile to będzie kosztowało. A w tym wypadku dla państwa jest bardzo istotne, żeby budować alternatywę dla kościoła. Ja to mówię, nazywam wprost. To znaczy, żeby budować... centra, źródła duchowości i mówienia, rozwijania naszej wyobraźni, otwierania naszych horyzontów, nazwijmy to, czy kątów widzenia, po to, żeby społeczeństwo było troszeczkę bardziej wytrenowane we wrażliwości i w sposobie myślenia. Żeby mogło zacząć rozumieć, o co chodzi, a przynajmniej, żeby nie ulegać takiemu fanatycznemu, nie wiem, znaczy dla mnie to jest budowanie duchowości, co jest bardzo oczywiście, w tej chwili duchowość się u nas kojarzy, że to jest z Bogiem możliwe tylko, nie? Natomiast myślę, że duchowość na różnych poziomach, czy to jest duchowość, która się jakąś wspólnotowością bezinteresowną objawia. No i do tego upraszczając, Andrzeju, są nam potrzebni artyści, tak? Tak, absolutnie. Do tego, żeby to były dokładnie różne kierunki. Żeby im dać jakby poczucie, że państwo to rozumie i że ci, którzy przyjdą, bo przecież tak naprawdę jeżeli... A myślę, że wygramy te wybory, że trzeba będzie odbudować co? Najpierw oczywiście wszystko, co jest podstawą, czyli praworządność, czyli walka z bezkarnością, bo w gruncie rzeczy brak praworządności to jest bezkarność. Trzeba pewne rzeczy, terminy tłumaczyć na taki bardzo prosty język, żeby wiadomo było, o co chodzi. To chodzi o bezkarność. O to, że to my będziemy sami siebie sądzić. Nie? To jest praworządność. Ale trzeba odbudować całą sferę duchową, bo to, co się dzieje w szkołach, od 8 lat. Mamy cały 8-klasistę, który przesiedział w szkole PiS-u. Mamy 8 roczników absolwentów na różnych poziomach we wszystkich kierunkach i kształcących się w tej szkole. Wiesz, ja przesiedziałam 8 lat w klasie PRL-u i wiesz... Ale wiesz co, to była inna tak... No. Bo są ale wiesz co, ale ty byłaś silna. W tej chwili to wydelikacone, wiesz, wydelikacone pokolenia. Poza tym tam to było wtedy od zawsze. Dziękuję bardzo, że wiesz, ale to było straszne. Znaczy byliśmy, znaczy urodziliśmy się w tym i rośliśmy w tym bardzo długo, oboje, nie? Hmm. To jest inna sytuacja, kiedy nagle ktoś zawraca ci bryczkę i mówi, nie, wracamy tam do PRL-u, nie? Bo to są po prostu, wiesz, i dla niektórych PRL to są czasy młodości, czyli po prostu cała szczęśliwość, jak było łatwiej. Jak ty to mówisz, miodowe lata, ale poczekaj, nie, no, ale poczekaj, bo panu jeszcze raz, no tak. Ja rozumiem, że pan o tych artystach powinno być. Ja myślę, że trzeba liczyć tak, jeżeli to jest taka znikoma grupa, tak naprawdę, to czy nie warto zaryzykować i nawet... kogoś, kto... Ja mówię, standardy są dla mnie bardzo ważne, ale z artystą jest tak, że ten standard on swój ustanawia nie w jakimś momencie, oczywiście w jakimś momencie, jeżeli ustanowi, to tak, tylko że ma... To nie wiem, nie wiadomo, kiedy to się stanie, w jakiej dziedzinie. Albo się nie tak stanie, dalej. Albo się stanie. Znaczy, tak, ale... musimy zainwestować w takich ludzi w jakimś sensie. Okej, tylko ja też nie pytam z perspektywy odbiorcy, tylko ja sam jestem człowiekiem, który żyje z muzyki i chciałem zapytać o coś innego raczej. Czy na przykład to, co był pomysł z opłatą reprograficzną, zobaczcie, może być tak, że my za telewizor zapłacimy 300 zł więcej, a dostaniemy zwrotu 30 zł. I czy ktoś nas przypadkiem w tym momencie nie opiernicza jeszcze na pieniądze?
pieniądze, nie? No tak, ale to już wchodzimy w systemowe sytuacje w innej sferze, nie? To znaczy, ja mówię o czymś innym, o pewnym systemie opieki społecznej, który tu w tej... No to jest tak w sumie, opieka nad nami, nie artystami. Opiekujemy się artystami, opiekujemy się obywatelami. No bo później chcemy, przecież oczywiście, wiesz, no tak samo jak aktorzy, no. Przecież wielu z tych, którzy teraz na szczęście na przykład albo grają epizod, nie? W serialu, czy coś, tak naprawdę na co dzień, wiesz, no... oczywiście, albo grają, albo nie grają, nie? Rozumiesz? I teraz, czy my chcemy tych jednak artystów, którzy mają, no bo artyści też niestety mają to, że niekoniecznie umieją być do końca zawsze ludźmi praktycznymi, natomiast mają jakąś wartość w sobie. Nie jakąś, tylko dużą wartość. Tylko dużą wartość, właśnie, mają wartość w sobie. I teraz chodzi o to, żeby te... Ja też, to nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Ja tylko mówię o tym teraz po to, żeby może, i zadaję to pytanie tym, którzy w przyszłości będą rządzić, i staram się o to również ja, żeby tak się stało, nie? Ja, Andrzej Chyra, obywatel, Andrzej Chyra, tak, chcę odsunąć PiS od władzy. I niech proszę nie podgryzają tam łydek temu, który pędzi tak, czyli Tuskowi, ci wszyscy, którzy tam go rozliczają z tego, czy powiedział coś wystarczająco ładnie, czy nie, bo to jest takie podgryzanie kogoś, kto próbuje nas wyciągać i rozgrywanie ideologicznych albo osobistych. I generalnie chodzi o to też w tym twoim gatunku, żeby artystą, znaczy, żeby było normalnie. Tak, normalnie. Tak, żeby było normalnie, żeby mieli poczucie, że aha, ja... Mi się opłaca w jakimś sensie, czy jestem, czuję jakiś rodzaj więzi z tym państwem, nie? A nie to, że państwo powiedziało, no dobra, bo tak to było rozumiane. Oczywiście są środki, które są celowo dodawane, ale systemowo... Ale wiadomo, no wiadomo, o co chodzi, tak. Tak? Żeby artystą nie oznaczało biedy, poniewierki, tak, bo jest. Prostytuowania się, w sensie brania czegoś, byle czego, grania w telewizji publicznej. Natomiast ja bym chciała ten wątek, jeśli mogę tak zakończyć, trochę swoim podwórkiem, proste. Bo wiele lat spędzonych w dziennikarstwie nauczyły mnie też jednego, że oczywiście są osoby, które są na topie, to jest ta szpica, prawda, ale wśród wielu podróży i wyjazdów po Polsce spotykałam tak wspaniałych, anonimowych dziennikarzy, którzy tak naprawdę robią też na nas. To jest baza i czasami sobie myślałam właśnie, jaki to pech, że ta dziewczyna, ten chłopak... No, nie stało się, tak? Bo byliby tutaj, że to jakieś też skromności i pokory. Wielcy są po to, żeby byli razem z małymi i nie wiem, jak to brzmi, czy komunistycznie, czy jakś tam rewolucyjnie, ale tak powinno być. Dziękujemy panu za telefon. Nie wiem, czy pan, ale jak pan widzi, wątki się nagle pojawiają różne, pana już nie ma, ale serdecznie pana gdzie to pan? W Dziwnówku, tak? Czy w Dziwnowie? Tam bardzo pięknie, bardzo pięknie jest. Ty powiedziałeś, bo o tym właśnie, bo jak się ma własne zdanie, to się w jakimś sensie przepędza demony, prawda? To tak, człowiek staje się silniejszy. Ty w ogóle masz takie motto, gdzieś tam kiedyś to powiedziałeś, życiowe, że trzeba być w życiu odważnym, bo właściwie takie zderzenie ze ścianą gwarantuje, że albo się zabijesz, albo nie, prawda? No nie, ja nie wiem, czy takie, ściana takie... się odsunie, nie wiem, ale... Nie, nikomu nie życzę i sobie również zderzeń ze ścianą, ale trzeba wliczyć, wkalkulować... coś takiego, że może coś takiego się zdarzyć. Dobrze. Ale to nie to, że prowokować takie. Dobrze, sytuacje. Andrzeju, ale ja powiedziałam, tutaj ty tak troszeczkę zbagatelizowałeś to, ale jak mówisz o tej kulturze, mówisz o byciu artystą, o jakby pozycji, że to jest też zasłużone, wyrobione, wypracowane, że to jest ta wartość dodana, którą my dostajemy i czerpiemy z tego i też nas to wzbogaca, uwrażliwia. Życie staje się też piękne, bo życie to też nie jest polityka, bo myśmy już o tym zapomnieli, tylko to jest jeszcze gdzieś tam po środku, to jest ten niuans, to jest odcień, to jest radość życia, to jest jakaś refleksja, że ty wychodzisz z kina, mówisz, Boże, ja tego nie widzisz, Boże, mówię, nie widziałam. Ale bo ja uważam jednak, że nasz stosunek, i nie jest tak, bo na świecie, i to sam wiesz, że stosunek do mistrza, do mistrzyni, do wielkiego aktora, do wielkiego pisarza, do wspaniałego poety jest, i to jest bardzo ważne, bo to jest jakaś ciągłość. I to powinno być, i nie, że to dziader, staruszek już, a czy on jeszcze żyje, tylko jak nie wiem, czy żyje, to biorę do Wikipedii, zaglądam i
patrzę, czy żyje, bo chcę wiedzieć, bo to jest część przeżyć moich rodziców, moich dziadków i tak dalej. Tak, ja tak tych aktorów tak spuściłem bardzo łatwo, ale oczywiście w tej chwili dzieje się coś takiego, że ci artyści, nie? Czyli ci, którzy rzeczywiście jakby dają, ja mówię artyści, no ci, którym się udało i którzy są tymi pierwszoplanowymi i którzy są powiedzmy zawodowo, przynajmniej autorytetami. Nie? W tej chwili jest taki trend w tym nowym pokoleniu, które chce tak błyskawicznie i czasem brutalnie przejąć, zasłaniając się antyprzemocowością, brutalnie przejąć schedę, że ja na przykład jestem trochę, tak nagle spojrzałem, no stary, masz prawie 60 lat, pomyśl sobie, jak ty spotkałeś tam pierwszy raz Gajosa gdzieś albo kogoś, nie? Ja nie wiem, ja też nie chcę, wiesz, budować sobie jakiegoś, wiesz, postumentu czy coś, ale słuchaj, to jest, to w ogóle jest znikome. Mhm. Oni na przykład nie są ludzie ciekawi, wiesz, pracowałem z taką większą grupą młodych ludzi przez dłuższy czas w jednym właśnie z tych seriali, które zrobiłem tam w międzyczasie wcześniej, nie? I oni... nie chcą przyjmować, nie chcieli przyjmować ode mnie pomocy, jakich rad takich, nazwijmy to, stricte zawodowych. Koleżeńsko-zawodowych, nie. Od histerycznych, nie. Nie. Do, nie, ja chcę inaczej, Ale świetnie, niech będzie inaczej. Tak, tylko że to inaczej, ja widzę po prostu i chcę powiedzieć, no wiesz, ale to inaczej jest... Ja rozumiem, że chciałbyś tak jak teraz, czyli właściwie się w ogóle nie gra i tego, tylko że tam nie ma nic, tam nie ma treści, tam nie ma emocji, tam nie ma bo ekspresji, no komuś się zapala ręka i on tak reaguje, wiesz, i to jest, wiesz, ale to ci się zapaliła wcześniej ta ręka, czy to pierwszy raz? Nie, pierwszy raz się zapala, nie? Poza tym inaczej wiesz, to jest wtedy, kiedy jest w jakimś kontekście. No tak, prawda? tak. No, znaczy jakby, to znaczy, jakby mi ktoś tak powiedział, być może jakby mi 10 raz coś, co mi się może zdarzyć, komuś dopomagać, ale w pewnym momencie już czuję, że ktoś jak, tak jakby, jeżeli chce, nie? Bo też mam bardzo dobre przykłady z ostatniej właśnie współpracy, gdzie jakoś gdzieś udawało nam się, ale była trochę inna może... Ale wiesz, mnie przeraża, kiedy słyszę, że jeden z takich powiedzmy luminarzy życia medialno-teatralnego, zostawmy nazwiska, zostaje po raz kolejny dyrektorem teatru i czytam tam, bo ja należę do tych, którzy czytają, wiesz, czerpię też jakąś wiedzę populistyczną o świecie i nagle słyszę, że co, on już ma prawie 70 lat, już w ogóle do piachu, już nie zostawi. Kurczę, przecież ludzie naprawdę to, co też potrafią, zdobywają latami. To jest nie do przeskoczenia. Tak, nie, Mamy telefon, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgosiu. Dobry wieczór. Witam gościa, kłaniam się nisko. Jedzie pan samochodem? Tak, jadę, jestem kierowcą międzynarodowym, także... A już chyba pan kiedyś dzwonił, czy nie? Nie, pierwszy nie? raz udało Aha, mi się. Aha, no to już mamy paru kierowców. Tak? Tak. Wiecie państwo, ja mam takie pytanie, jeszcze chciałbym wrócić do tego zagadnienia pomocy aktorom i tutaj mam do gościa pytanie. Widzisz, jak... Nie chodzi o pomoc, to chodzi o systemowe rozwiązanie, o normalność. Mm-hmm. Tak, dobra, ale pan to nazywa pomocą. No. Mm-hmm. Znaczy nie chciałbym, żeby tak to brzmiało, bo słuchajcie, to nie o to chodzi, że pomoc, bo my tutaj ciągle pomoc, bo ten rząd nas przyzwyczaił, że tu będzie jakaś pomoc specjalna. Nie pomoc, chodzi o normalny system. No. Coś, co powinno być... A pytanie jest jakie? No właśnie, o pomoc. To właśnie, co pan rozumie pod zagadnieniem system? Tylko chciałbym, żeby mi pan odpowiedział na to pytanie, biorąc pod uwagę takie przysłowie, że każdy jest kowalem swojego losu. Rozumiem i wiem, o czym pan mówi. Ja też jestem kowalem swojego losu. No, rzeczywiście mi się udało wykuć, stworzyły się te... wie pan co, to znaczy,
Jedną z niewielu, rzeczy, którymi się możemy pochwalić za granicą na przykład, to jest nasza kultura. To znaczy, to są filmy, które są na festiwalach i to jest dziedzina, w której naprawdę byliśmy albo jesteśmy dobrzy w wielu, wielu polach, bo budowanie relacji międzynarodowych na przykład polega również nie tylko na tym, że się prowadzi tak zwaną dyplomację po prostu taką, tylko że na pewnej bliskości, nazwijmy to mentalnej i wyznawaniu podobnych i interesowaniu się podobnymi tematami po to, żeby oprócz tego, że mówimy, czy 5 metrów w te jest nasza granica, czy w te, to takie rzeczy się udaje rozwiązać także na innych płaszczyznach. No, to już tak mówię, po co możemy inwestować, bo utrzymanie się oczywiście w te, to znaczy tak, rzeczywiście to, co... To znaczy teraz pan, jeśli dobrze rozumie, mówi pan o promocji kultury, tak? Nie promocji, ja mówię o czymś innym. Znaczy, nie, potrzebujemy, o to, żeby aktor wiedział, potrzebujemy że... artystów, którzy mogą brać na przykład udział w niekomercyjnych albo mieć coś takiego, że nie ma na przykład przez miesiąc, przez dwa miesiące i tak dalej. To znaczy możemy go wpuścić w serial w TVP właśnie na przykład. To znaczy chciałbym, żeby w systemowym takim... To znaczy wiesz... Wiecie co, to znaczy tak, przepraszam. W ogóle rolnicy mają KRUS. Dlaczego? Ponieważ my systemowo do nich dopłacamy, ponieważ wiemy, że produkcja żywności rzadko jest, skończyłem studia rolnicze 2 lata temu, więc wiem, rzadko jest opłacalna tak naprawdę. Przy tych wielkich oczywiście powierzchniach i tak dalej, natomiast wiele gospodarstw utrzymuje się jak gdyby z tego, co jest na bieżąco. Nie? To znaczy my dopłacamy do rolników po to, bo rozumiemy, że oni, którzy są również kowalami swojego losu, potrzebują, ponieważ i dlatego nawet systemowo dopłaca do nich. No bo mamy w tym swój interes. Mamy swój interes. I teraz ja myślę, że w tym nie... w wspomaganiu, tylko w załatwieniu tego, że nie wiem, że może mogą mieć leczenie onkologiczne czy coś, osoby, które nie są na etacie i które nie mają możliwości płacenia takiego ZUS-u tam, jak mają przedsiębiorcy czy coś, ale to już jest bardzo dużo. Znaczy to już jest w tej chwili na takim poziomie, że to się może stać problemem. Dlatego mi się wydaje, że ja mówię o tym, że to jest dziedzina i też nie mówię, że to jest najważniejsze w tej chwili. Ale wiesz co, może tak podrzucę tak szufelką. No. Jest taka definicja cywilizacji. Co to jest cywilizacja? To są myśli, czyny i sztuka. I to chodzi o to, że my, sztuka to jest dialog, to jest wszystko, co jest w nas dobre, co sprawia, że różnimy się od tych, którzy powiedzmy siedzieli kiedyś na drzewach, chociaż potem zeszli, to też zaczęli tworzyć swoją sztukę. Znaczy, że to po prostu aktor nie może, czy też aktor, malarz, bo to nie powinien być zdeterminowany tym, czy ma co położyć na talerz, czy nie. A nie w takim stopniu, jak to bywa, nie? Bo w gruncie rzeczy to zapominamy często o to, że my jesteśmy otoczeni i pieszczeni przez sztukę, czyli muzyka w radio, cokolwiek. Filmy, dobre filmy mówię, ale nie tylko, ale czasem przynajmniej przyzwoite, które oglądamy. Obrazy, które mamy w pamięci i które wprawiają nas w osłupienie, radość, smutek albo cokolwiek. Rozumiecie? Znaczy, to jest to. Jeśli my będziemy mieli teraz słabych artystów, jeżeli będziemy robić tylko festiwale, kabaretony i tak dalej, to my będziemy coraz bardziej się stawali tacy... To znaczy zniknie niuans, zniknie... Znaczy, tak żeby panu... A pan w jakim kierunku teraz jedzie? Właśnie. Do nas czy... Ja też pan skierpiem, jadę do Mediolanu. Aha, no to piękny kierunek. No właśnie, to tam są... Ale tak już upraszczając zupełnie. To się musi stać dlatego, że ludzie mówią na przykład, że myślą Krzysztofem Kieślowskim, że to gdzieś ich uwrażliwiło. I potem na świecie mówią, że Polacy to są ci, którzy tak opowiadają o świecie. Na Kieślowskiego, już trzymając się tego,
pracowało setki, tysiące ludzi, którzy zajmowali się w kulturze, prawda, w filmie różnymi rzeczami. To chodzi o to, że artysta, który nie ma, tak, zresztą każdego zawodu, tylko my rozmawiamy, to dotyczy, rozmawiamy tak, dzisiaj właśnie z aktorem, więc mówimy o aktorstwie, ale to dotyczy pana pracy, lekarza, kolejarza i tak dalej, i tak dalej. Że to powinno być, że nie musisz mieć jakieś, jeśli jesteś... Czym się zajmujesz w życiu? Musisz mieć ramy, które ci dają, no właśnie nie pozorne poczucie bezpieczeństwa, tylko no takie, że się nie boisz, bo strach Bo czując w tych pytaniach taki niepokój. Że komuś nie? chcemy... Że komuś chce się nie zabrać, należy tak? bo artyści... wiecie państwo, znaczy bycie artystą i takim w splendorze i tak dalej, że w ogóle ktoś wie, że ktoś jest artystą, to jest naprawdę, ja mówię o tych 10%, czy tam 15, jeśli może 20. Jeśli w ogóle. Reszta to są naprawdę anonimowi ludzie, którzy oczywiście pracują, robią dorywczo, no to tam gdzieś wymalują jakąś na przykład reklamę, nie, czy coś tak. No są... Czuję się, jak gdyby w ogóle przydają tacy ludzie, którzy lepiej nam namalują reklamy niż pan Władek, nasz kolega z podwórka obok. Ale to też okej, jak ktoś chce mieć pana Władka. Ale oczywiście, tylko że ja mówię o tym, że to nasze... Bo my teraz wykonujemy taki cywilizacyjny zawrót, nie? Robimy prrr i teraz wyjeżdżamy tam. Cały świat się, ten nasz, którym żyliśmy do tej pory, czyli tego demokratycznego świata, idzie gdzieś, rozwija, też ma potworne perturbacje i tak dalej. Ale u nas my się jeszcze odwracamy do nich tyłem. Nie? I teraz wycofujemy się i mówimy nie, teraz będzie tylko narodowo i ludowo i tylko dla pokrzepienia serc i teraz oglądaj ta sobie Krzyżaków, panie, czy tam innych teraz zrobimy na takim okręcie czy innym, nie? I teraz będziemy... Oglądałeś Krzyżaków? A byli jacyś nowi? Nie, ale tamtych. A tamtych się oglądałem. Właśnie, to chodzi o tą ciągłość, prawda? No, tak. No. Słuchajcie, znaczy, co my sobie chcemy zaserwować? Czy my chcemy sobie... przecież ci, na dodatek ci utalentowani ludzie. I to nie dotyczy tylko artystów. I tu jest niestety najbardziej boleśniej pogrzebany pies. To znaczy, że utalentowani ludzie wyjeżdżają z Polski. Bo to są ludzie, którzy sami mają w sobie poczucie wysokiego standardu, którzy mają umiejętności, którzy nie są tutaj docenieni, ponieważ u nas standard i fachowość jest absolutnie poniżane, nieużywane. Przecież ci ludzie, którzy robią karierę, no przecież wiadomo, dlaczego robią te kariery. Po prostu są dyspozycyjni i mają tego swoistą jakby rodzaj osobowości, który... Znaczy, jakby lekarze, nie wiem, artyści i tak dalej, oni będą wyjeżdżać, jeśli my nie będziemy tworzyć tutaj dla nich jakiegoś ciepłego, nie wiem, jakiegoś normalnego, nie to, że znaczy, ciepłego, nie normalnego, ciepłego, normalnej, nie normalnej, tylko normalności. Normalności, znaczy, ja nie wiem, po co się obraża lekarza. Ja teraz jak zagrałem tego lekarza, nie? I sobie myślę tak, mam tam sceny, nie, że z pacjentami osób, które zginęły, albo coś takiego, nie? I teraz, co ja tam jestem? I teraz jak gram, tak mam tych scen tam kilka dosłownie. Ale ja myślę sobie, a teraz jak teraz taki lekarz, nie? Mhm. Ma ktoś zmarł, zginął, jest ciężka sytuacja i tak dalej. Przychodzi rozhisteryzowany ktoś i... naparza w niego przez pół godziny, albo nie wiem, albo obrzuca go obelgami, albo go wini i tak dalej, nie? I teraz zobaczcie, my tych ludzi jeszcze na dodatek, którzy muszą znieść tych, nawet nie chodzi o to, że pacjentów, tylko tych, którzy przychodzą tam, rozumiesz, i są nieprzyjemni, ponieważ tak zostają nam pokazani, no to rozumiecie, to znaczy jak gdyby w tym wszystkim i ci artyści I ci inteligenci, którzy są tacy, wiesz, potraktowani, całe, wiesz, nauczyciele i dziennikarze, bo to są trzy dziedziny takie, które są, tworzą dla mnie jakąś, może nie zamykają, ale kultura, nauka i wolne media. Czyli, słuchaj, podsumowujemy hasło normalność. Normalność, tak jak to funkcjonuje, żeby...
Ten, co jest aktorem. To znaczy, się... wiesz co, to znaczy normalność. Normalność to znaczy... Wtedy... Ale będziesz mówił o standardach, no to wiadomo, że tak. No. No, ale mówimy o tym, to co wszystko mówiłeś, nazwaliśmy w ten sposób, żeby ci ludzie mieli poczucie, że stoją mocno na ziemi i mogą... ja bym wolał znaleźć, tylko nie mam rzeczywiście innego słowa niż normalność. Inny tylko następny. Bo to musi być nowe coś. Ale normalność... Ale widzisz, ale co dla ciebie? Normalność jako zasady... Ale normalność to nie znaczy tak jak zawsze, no, tylko po prostu dobra, normalne. To jeżeli tak, to mnie uspokoiło. Tak, no. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Artur Kowalski, młodszy koleżanek rezerwy. Proszę państwa, z przykrością słucham tego pana aktora. Niestety mam kłopot z pamięcią do nazwiska. Proszę, nie Andrzej dlatego, Chwiera. No tak. I oglądałem kilka filmów, między innymi to nie celnik, tylko... Komornik. Komornik, no doskonały aktor, ale się absolutnie z panem Chwilą nie zgadzam. Proszę państwa, jeżeli chodzi o rolników, mówienie takie rzeczy, że my dokładamy do rolnictwa, jest to bzdurą absolutną. Ja jestem młodszy chorąży rezerwy. Ja byłem w wojsku. Mam kilka zawodów. I akurat rolnikiem nie jestem. Ale patrzę się to, co się dzieje, to rolnicy do nas dokładają. Ja nie pomijam tych, co mają setki hektarów. Ale pan nie mówił o tym, że rolnicy nie dokładają, bo wie, jaka jest sytuacja. Ja mówię, że rolnictwo jest biedne. My systemowo dokładamy. To znaczy, dając im KRUS oraz mają dopłaty przede wszystkim głównie z Unii Europejskiej. No. No mówię o systemowym wspieraniu tej grupy. A ja teraz powiem tak. I czy to nie jest trochę zakłamane, czy to nawet bardzo zakłamane, czy to właśnie my, całe społeczeństwo, większość społeczeństwa, nie dokładamy właśnie do aktorów? Bo pan mówi, że rolnictwo... No tak, bo pan mówi, że rolnictwo jest nieefektywne, nierentowne. To w takim razie ile... Chylem, czy naprawdę uważa pana jako dobrego aktora. I teraz tylko nie wiem, czy pan gra, czy pan mówi szczerze. Bo podejrzewam, że pan sobie jaja robi z nas i pan gra. Ale bo ja się pytam, a ile w takim razie filmów my wysyłamy, eksportujemy na obecne, na wschód, na zachód? Pan jest, widzę, z tamtej epoki i myśli, że my tutaj coś eksportujemy, tak. My tutaj coś... Wie pan co? Jesteśmy w innym świecie, proszę pana. Ja sobie nie robię jaj, jak pan tutaj raczył mi tak fajnie przywalić. Wie pan, no, ma pan różnych wiele zawodów, jak pan powiedział, ale jest głównie chorążym rezerwy. No, nie wiem jakby z jakiej pozycji pan to opowiada, czy tego wojskowego, czy... Bo nie wie pan, no, jak pan mówi, że nie jest pan rolnikiem, to nie wie pan. Pan się opiera na jakichś swoich ocenach. Proszę pana, proszę wybaczyć. Jeszcze trzy zdania, bo nie chcę ja chodziłem też na lekcje aktorstwa, ale nie nadaje się. I koniec, i skończyłem. Nie zapomniałem o tym. Jeszcze tam kilka rzeczy może pamiętam, ale nie nadaje się. Ja bym na tym nie zarobił. Podkreślam, pana naprawdę cenię i szanuję. To nie dla żartów, tylko naprawdę cenię i szanuję jako aktora. Ale teraz... Ponieważ wiem, że pan jest inteligentny, to proszę tylko jedną rzecz jeszcze raz zwrócić uwagę. Z czym my... Nie, to nie ma co dziękować, to taka sprawa. Tak, dobra. Dlatego jest tak. Jeżeli dokładamy do rolników, jako do krów i tak dalej, to przecież, bo rolnictwo jest nieefektywne, więc, a my próbujemy to eksportować. Nie ma eksportów, ja już nie pomijam sprawy wojny i niewojny i tak dalej. Nie możemy eksportować, bo to jest nieefektywne. W takim razie podkreślam, ile filmów, spektakli teatralnych my wyeksportowaliśmy.
Ale nie, gdzie? W okresie... w pierwszym kwartale. Wie pan co, to znaczy ja powiem panu, ja nie wiem, natomiast ja powiem panu, że akurat no, niestety tak jestem, że zagrałem w wielu filmach, które zostały, no, znaczy wyeksportowane. Pokazane na świecie. Pokazane na świecie, sprzedane. Dlatego że, albo sprzedane, o, sprzedane na świecie, o tak. Sprzedane. Takie, które były tak. Myślę, że tych filmów trochę bym policzył, jakbym zajrzał. O spektaklach teatralnych powiem tyle, że odkąd jestem w Teatrze Nowym, a nawet wcześniej, jak byłem w Teatrze Rozmaitości, grałem wszystkie spektakle, w których zagrałem, były przed spektaklami sprzedanymi za granicę i były grane wielokrotnie, albo czasem przez wiele lat. Więc wie pan, no, ja mówię o tym tak, że jak myśmy wchodzili do Unii, to akurat byliśmy w Paryżu. W kwietniu, cały kwiecień pamiętam, i że ponieważ 1 maja wchodziliśmy do Unii i 30 kwietnia był ostatni spektakl, który graliśmy w Teatrze Bruka, to był Dybuk. I ktoś z widzów tak powiedział po tym, no jak wy robicie takie spektakle, to ja rozumiem, że możecie być w Unii. Wie pan, to znaczy, że to wy nie jesteście tymi, bo naprawdę oni nas jednak traktują, widzą. Encyklopedyści nas potraktowali jeszcze jako Europę tą wschodnią, zaliczającą się, tak podzielili, jak gdyby nie, że Europa się tak naprawdę kończy na to są Niemcy, a Polska, Bałkany, Rosja i tak dalej, no to jest już jakby ten świat z białymi niedźwiedziami. I gdzieś ten stereotyp w nich, nawet jak się zmieniło i tak dalej, nie możemy mieć do nich pretensji. Tak, coś takiego jest. My też mamy takich swoich, a mamy dopiero jeszcze ile swoich tych. I teraz chodzi o to, że my... Niestety my aspirujemy do tego świata. To nie jest tak, że co tu się mówi nam, kto kogo uczył widelcami jeść. No to po prostu to są takie brednie. My aspirujemy do tego świata. Byliśmy naprawdę przed wojną, a jeszcze wcześniej to było zabagnione, wielkie, jakieś nieużytki. To w ogóle była kultura tak naprawdę przecież w zaborze niemieckim, to co odziedziczyliśmy. I tylko w niewielu tak naprawdę. Dobra, ja podsumowuję z sympatią do pana, ale podsumowuję tą dyskusję, że oto jest przykład, jak sztuka wpływa na życie, a życie wpływa na sztukę. Ale chciałam ci powiedzieć, Andrzej, że jesteś pierwszym gościem tutaj z tych wielu tuzów aktorskich, który zwrócił uwagę na los innych aktorów. Czyli ty jesteś taki właśnie obywatel... Artystów w ogóle. Ja nie mówię tylko aktorów, artystów, w ogóle artystów. Bo jestem blisko... Andrzeju. Artystów. A, przepraszam, tak. Artystów. Czyli ciągle w tobie ten obywatel... Wiesz co, obywatel to znaczy, wiesz, tak, ale, obywatel. Tak, no, obywatel. Tak. Obywatel jest. Słuchaj, ale ponieważ ty... to, co mówiliśmy, że posiadanie własnego zdania przepędza demony. Jaki ty masz stosunek do cancel culture? Wiesz co, posiadanie własnego zdania to może nie jest dość precyzyjne, tylko nazwijmy to wiedza. Nie? No. Posiadanie własnego zdania wynika z wiedzy, bo ja mogę mieć swoje zdanie, które przejąłem. No wiesz, różnie to bywa, bo wielu ludzi ma własne zdanie i wcale nie ma tego podbudowanego wiedzy tego zdania, a są tacy, którzy je mają, tak? To jest wtedy autorytet dla mnie, prawda? Mhm. I też zachwianie roli autorytetów. Ja jestem szczęśliwa, że takie autorytety na swojej drodze spotykałam i spotykam, bo to właśnie... Idziesz trochę dalej i jeszcze z czegoś się dowiadujesz i tak dalej. Ale chciałam cię zapytać o to cancel culture, ponieważ to już taki na świecie zaczyna być trochę temat drażniący wszystkich, bo ty mówisz, że takie nowe, ale to są już głosy wybitnych ludzi, artystów sztuki, którzy się już nie boją powiedzieć, że wydaje im się to po prostu takim spektaklem czarownice z Salem, tylko bez sądu, prawda? Jeśli, ja tylko powiedziałam o tym Szekspirze, jeśli my będziemy cenzurować Szekspira, jeśli my będziemy zakłamywać Przeminęło z wiatrem, jeśli my o niewolnictwie Bo ja ci powiem, przepraszam, że wejdę w słowo, bo powiem ci, o co chodzi w tym wszystkim, bo przecież ci, którzy znają Szekspira
i go zakażą, to oni nie zakażą tego dla siebie, tylko zakażą to dla tych, którzy go nie znali. A to jest kapitalne, co teraz powiedziałeś. To jest, możesz to jeszcze raz powtórzyć, że ci, którzy wiedzą, znają Szekspira i, Szekspira i Nabokowa, i którzy go zakazują, sami zostają z tą wiedzą. Sami zostają i z tym bagażem, tym cudownym ciężarem, który czasem może ich wkurzać, a czasem może zachwycić jednak, bo jest w tym coś, bo jeżeli oni traktują te intencje dosłownie, tak jak mylenie aktora, intencje autora, tak jak mylenie aktora z rolą, którą gra. Nie? Czyli ja jestem lekarzem, czyli ja jest, aha, ja gram lekarza, czyli jestem lekarzem, no to autor pisze o jakiejś sytuacji dwuznacznej, nie dlatego, żeby ją popierał, tylko znajduje w tym temat czy sposób powiedzenia czegoś więcej o naturze człowieka najczęściej, nie? Bo to jest jakby dla nas ciągle temat taki główny, ten humanizm, czyli to poznawanie człowieka i ujawnianie go po to, żebyśmy też sami mogli spojrzeć trochę w lustro, oglądając filmy, widzimy, aha, no rzeczywiście, te intencje, te powody działania, te emocje i tak dalej. Nie, jakby coś przeżywamy, coś zupełnie nowego, ale czasem coś wstrząsającego, ale to gdzieś nas buduje, daje nam jakiś materiał do myślenia. A jak teraz mi mówi, rozumiesz, Rybałkowska, że wiesz, że nie ogląda Polańskiego i w ogóle, bo uważa go za przestępcę, nie? To ja myślę, że przede wszystkim trochę mam wątpliwości, co zaczynam trochę mieć brak tracę zaufanie. A dwa, że to jest takie... mówienie w ten sposób jest mówieniem, aha, tego nie należy robić, nie oglądamy Polańskiego. Takie stygmatyzowanie też, sądy. Od tego są sądy. I ja uważam, że właśnie, ja nazywam też wprost, ponieważ w paru takich akcjach też jakby brałem udział i zabierałem głos. To znaczy, bo to, co jest tym cancel, to jest samosąd. To trzeba tak nazwać, samosąd. No czarownicę z Salem, tylko tak, bez sądu. Ale tak, ale właśnie o to chodzi, że czasem te metafory i porównania nas czasami w jakąś taką bezpieczną przestrzeń. Ja mówię, brak praworządności to jest bezkarność. Cancel culture to jest samosąd. Bo mamy telefon, ale jeszcze chciałam tylko tutaj o twoim koledze, to jest taki robiący wrażenie jednak na każdym, kto składa jakoś fakty. Kolega z branży, myślę o aktorze Hammerze, który został posądzony o tym, że jest kanibalem, że w ogóle jest gwałcicielem, że molestujący, no w ogóle jest chciał, pisał do swojej dziewczyny, obetnę ci paluszek, będę z nim jeździł, co robią dorośli ludzie, znaczy wyobraźni, prawda, to nie nam tam wnikać. Został spostponowany. Netflix nakręcił o jego rodzinie najstraszniejszy dokument, gdzie tam w ogóle wszyscy w tej rodzinie byli dewiantami. No tak. I nagle się okazuje, miesiąc temu, że amerykańska prokuratura, tam żartów nie ma, oczyszcza go ze wszystkich absolutnie zarzutów. I facet mówi, który się zapowiadał na duży rozwój kariery, mówi, ja potrzebuję co najmniej 2 lata, żeby wrócić do świata. Co najmniej, a tak naprawdę no już po prostu tak jest przyklejone do niego to, co zostało tak bez właśnie w taki sposób sensacyjny sprzedane. Znaczy, słuchaj, tam gdzie jest wina, musi być kara. Oczywiście. Tam gdzie jest ale wina... Ale nie spuszczamy... tych, którzy lecą już wtedy, a różni tą nagonkę. Słuchajcie, po prostu to, co jest u nas jakby w tej chwili... Znaczy to jest na świecie chyba, wiesz. Tak, oczywiście to jest w ogóle na świecie, ale u nas też to się akurat bardzo dobrze przyjęło, nie? Jak komuś spieprzyć życiorys i życie, po prostu pisząc coś w internecie albo mówiąc, że prawdopodobnie, że tego wydaje się albo cokolwiek, nie? I tutaj można już najgorsze rzeczy albo wręcz kreowanie. Janu Reeves fajnie mówi, zapytajcie tego kogoś, czy ma numer mojej komórki. Jeśli nie mam numeru mojej komórki, to znaczy, że mnie nie zna. Mamy telefon. Dobry wieczór. To pamiętam. Tak, dobry wieczór. Tomek z tej strony. Cześć, Tomek. Pozdrawiam państwa serdecznie. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy udaje mi się oglądać program na żywo. Obejrzałem wszystkie, ale zawsze na YouTube, które były
zarchiwizowane. Tak, ale są jeden nawet, do jednego. Tak, i nawet nie wiem, kiedy była mi trasa z Krakowa do Warszawy. Na szczęście się dodzwoniłem. Mam jedno pytanie do pani Małgorzaty o okres wakacyjny i chciałbym, aby może uspokoiła pani nie tylko mnie, ale wielu innych osób, wiele innych osób, odpowiadając na pytanie, czy planuje pani przerwę, mając nadzieję, że nie, i że w okresie wakacyjnym rozmowy będą dalej kontynuowane. To ja, znaczy tak, w okresie wakacyjnym ja nigdy nie jeżdżę na wakacje w wakacje. Moje wakacje dopiero będą jesienią. Nie planuję. Nie planuję. Fantastycznie. Następny program jest 19 lipca. A pytanie do pana Andrzeja? Nie, to było do pana Andrzeja. A teraz do ciebie. Tak, oczywiście do pana Andrzeja mam również pytanie. Ja, dobra, zadam pytanie, ale muszę skomentować jedną rzecz i nie to, co powiedział pan Andrzej, tylko to, co powiedziało parę wcześniejszych osób, bo czuję się podmiotem też tego, co powiedział pan Andrzej, ale pytanie do pana Andrzeja. Chciałbym zapytać o pana stosunek do wszystkich nagród i do całego uznania, które pan otrzymał, bo była Gdynia, były Orły. Ku mojemu zdziwieniu otrzymał pan również nagrodę za całokształt. I nie dlatego, żeby się panu należała, tylko dlaczego tak wcześnie. No ale okej. Chciałem tylko zapytać, czy to w jakiś sposób pomogło panu, a może odwrotnie, czy w którymś momencie ten wysyp nagród za wszystkie ważne role być może zatrzymał w jakiś sposób pana karierę. To jest moje pytanie. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz tylko i już się rozłączam. Ja tutaj być może część osób zrozumiała, że mówimy o aktorach, mówimy o twórcach. Ja o twórcach. Może tak jest lepiej mówić, o twórcach. Ja kiedyś sam siebie uważałem za twórcę, kiedy podjąłem decyzję o rozpoczęciu pracy naukowej i nie miałem determinacji, aby wytrzymać w tym, ponieważ nikt typowo nie wsparł mnie, abym mógł tą pracę wykonywać i zrezygnowałem z tego, zająłem się czymś innym i mam z tego ogromną satysfakcję. Natomiast w szerokim rozumieniu dla mnie w pełni pana popieram i nie chodzi o to, żeby było normalnie. Chodzi o to, żebyśmy nie schamieli, nie cofnęli się, żebyśmy dalej mieli ten ferment w każdej dziedzinie życia, która spowoduje, że idziemy do przodu, a nie cofamy się niebezpiecznie ku wschodniej i daleko wschodniej granicy. To jest mój komentarz. Serdecznie państwa pozdrawiam. Dobrego wieczoru i no i będę słuchał odpowiedzi już po wyłączeniu się. Dziękuję za ten telefon. Tak, to znaczy ja tylko do tego, bo rzeczywiście mówienie wschód, to tak to wszystko jest, zawsze jest daleki wschód, jest akurat kulturowo i intelektualnie bardzo wysoko. Więc to jest, mówię, że to jest takie, znaczy to, co pan powiedział, że schamiejemy, to jest rzeczywiście dobre określenie, nie? Chociaż jest to zaskakujące w kontekście tego wschodu, bo przecież Rosjanie, bo tam jeszcze żyją tacy ludzie, Rosjanie, są jednym z najbardziej oczytanych narodów na świecie. To zderzenie więc, z dziczą. Więc dokładnie, więc my na pewno nie mamy takich osiągnięć, jeśli chodzi, czy miłości do literatury. Do muzyki. Jaką mają na pewno oni. Więc nazywajmy po prostu rzecz na imieniu, to znaczy po prostu atmosfera, język, jak to się mówi, poziom rozmów polityków, i poziom prowadzonej dyskusji rzeczywiście powoduje do tego, że my się przyzwyczajamy do tego, że chamstwo jest sposobem na załatwianie spraw, nie? I w związku z tym myślę, że cokolwiek nas uratuje od odrobiny chamstwa, to jest cenne. Generalnie zdewaluowało się pojęcie wstydu, bo rzuciłeś takie krótkie tutaj słówko, ale jednak demolujące wielu, wielu, wielu ludzi, czyli hejt. To jest wątek prywatny, który teraz powiem, nie dotyczy mnie, ale bliskiej mojemu gronu przyjaciół osoby, która dzisiaj wyskoczyła, ta osoba, ten ktoś wyskoczył z czwartego piętra i odebrał sobie życie, tak? Bo ta osoba nie wytrzymała presji w różnych sprawach, ale także takich presji internetowych,
niepubliczne osoby. Mm-hmm. Nie, to mm-hmm. tym tak, bardziej tak, jest tak, to... Tak. Jest to mm-hmm. Dlatego też taka ta rozmowa, tak czasami słucham, a ciągle mam ten, wiem, co się dzisiaj stało i jest to bardzo trudne, więc ten hejt to jest coś i ten wstyd. Popatrz też, właściwie jesteśmy tak wolni, czy powinniśmy być tak wolni, tak, że się niczego nie wstydzimy, a z drugiej strony jesteśmy szalenie nietolerancyjni, purytańscy, gadamy o wszystkim, niby jest wolność, ale tak wielu rzeczy już nie wolno. Wymaga się od nas, że mamy być nagle święci. I tutaj nie mówię o religii, tylko w ogóle, wiesz, no jakiś tak, mamy tak, być tak, tak, tak. postaciami wyciętymi z kartonu, które nie istnieją. Właśnie dlaczego? Dlaczego? No wiesz, okazuje się, że po prostu, że nabraliśmy przekonania, zresztą to jest akurat to, ta nadpoprawność polityczna, czyli tworzenie sytuacji, w której nie dbamy o czyjeś prawa, tylko zaczynamy wykluczać, zaczynamy tworzyć kolejne tabu. To jest potworne. O pewnych rzeczach się nie mówi. Pewne rzeczy się nie nazywa, pewne rzeczy są niewyobrażalne i w tym szantażu emocjonalnym wielu z nas, tych właśnie wrażliwców być może i nie chamów, się temu poddaje, nie? Mhm. Jak patrzę na to, co się dzieje właśnie w Polsce dzisiaj, znaczy, czy ktoś już walczy w ogóle w tych tematach właśnie, o których teraz mówimy, nie? Tego jakby mówienia o kimś tak, że już osobo już się mówi prawie, nie? Że osoba aktorska, czy osoba już, żeby wszystko, każdą możliwość nie pominąć żadnej identyfikacji płciowej. Żeby nie wejść na jakąś minę. Tak. I teraz w związku z tym jakby... Tylko, przepraszam, bo to jest tutaj kopanie właśnie tych w najbliższej okolicy, tych słabych, bo okazało się, że kopanie pod przeciwników naszych nic nie dało. Znaczy oni nam skopali tyłki znowu, nie? W związku z tym tutaj to działa. Wiesz, ale żeby to też być tutaj... Bo ja rozumiem, że chce się zrobić, wiesz co, no. Nie, bo chce się zrobić dwie rewolucje. Chciałoby się wygrać z PiS-em, a jednocześnie, żebyśmy już po prostu wyszli już tak okurą ze wszystkim, co jest i ze wszystkimi trendami, tacy odmienieni, nie da się. Wiesz, jak się mówiło w komunizmie, to nie był trend, tylko trynt i niestety tak to wygląda. Mamy telefon. Dobry wieczór. Mhm. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Moim ostatnio był Artur Barcis, bo zawsze się odzywam, jak mam coś do powiedzenia, nie lubię. To słuchamy. Taki film, chodzi mi o to, że niedługo, no za parę miesięcy będą wybory. I bardzo pamiętam, bardzo podziwiam pana za ten film, w którym występował Maciek Sztur, pan Jerzy Sztur, Pogoda na jutro. Fajnie by było go czasem no, gdzieś pokazać, wiadomo, w telewizji publicznej to jest niemożliwe, ale piękny jest film, bo pokazuje pan tą hipokryzję, tą sztuczność polityków, gdzie jest pan tym super kandydatem, takim panem Dulskim. Czy pamięta pan ten film, jak to było? W ogóle no, piękna jest fabuła, Pogoda na jutro. Pan Jerzy Sztur, szukający swojego ja, który opuszcza rodzinę, żyje w zakonie zamkniętym, później przystępuje do... Wie pan co, to już rzeczywiście, to jest tak, jak rozmawialiśmy tam o oficerze, to jest rzeczywiście tak daleko, że pewne rzeczy się jakby gdzieś zacierają, gdzieś zlewają, mi się myli czasem, czy to było tu, czy tu, zwłaszcza, że się spotykam z tymi samymi ludźmi na planie. Chociaż rzeczywiście z Jerzym Szturem jedyny raz chyba wtedy jakby z nim jako reżyserem, bo spotkaliśmy się częściej na ale planie. Tak puentując pana pytanie, to jest też fantastyczna rzecz, że czasami się wydaje właśnie, widzisz, ja tu mówię dług, mówię w imię, prawda, że każdy, i to też po to się jest artystą, że się uwrażliwia u każdej osoby, u każdego człowieka coś innego, jakiś inny wątek, jakieś inne przeżycia i emocje.
No bo tak, bo to jest ten moment odbioru sztuki, czyli ten moment, kiedy coś oglądamy, idziemy do kina, oprócz tego samego spotkania jakby z tą historią i z tym, co z nami emocjonalnie najczęściej, ale nie tylko, bo czasem z głową coś robi, no to jeszcze to, co się dzieje, czy się trzymałem za rękę z dziewczyną, czy była śnieżyca, czy A ty romantyczny w ogóle byłeś, tak? Bo to mi, wiesz, taki temat podrzucić, to nie? Ty raczej na takiego francuska nowa fala, tak? Wiesz co, no nawet jeżeli tak, to nieświadomie, nie? To gdzieś... Tak po prostu naturalnie wychodziło. No to, tak. Andrzej, bo dziękujemy panu za telefon. Rozumiem, że gadamy sobie szczerze. Nie? W ogóle to ci powiedziałam, że pierwsza osoba, która tutaj zadała taki wrzuciła temat, jak się okazało, rozbudzający. Widzisz emocje, mówię o tym statusie aktorów. Słuchaj, ale... ale wiesz, no, byłabym nieszczera wobec ciebie, gdybym nie powiedziała, że po informacji, że się tutaj dzisiaj spotkamy, nie wylało się takie, może wylało, to jest za dużo powiedziane, ale wiesz, takie głosy, a niech przyjdzie, muszę to powiedzieć i wiesz, bo to jest też twoja taka aktywna społeczna, taka aktywność społeczna, żeby pokazać, że właśnie można, nie gadam sobie, że przyjdzie Hyran, będzie pijany, czy już wytrzeźwiał i tak dalej. Ja paru osobom odpowiedziałam, że Hyran nie pije od 4 lat. Chciałabym taki zrobić wątek. Powstawały wielkie dzieła, prawda? Pod wulkanem. W Polsce cudowny film, już nie mówię o Smarzowskim, ale Wojciecha Hasa, Pętla. Cały taki obszar artysty, człowieka, mężczyzny, taki można powiedzieć pijany umysł, prawda? Że świat się widzi inaczej. Film Marka Koterskiego, Wszyscy jesteśmy Chrystusami, wszyscy, prawda? To jest bardzo ważne słowo, że każdemu gdzieś tam coś może się w życiu przydarzyć. I tam jest takie zdanie, które ja ci kiedyś powiedziałam, że pamiętam, jak ty spuentowałeś, ale ono pokazuje, z czym człowiek się musiał zmierzyć, żeby z tego wyjść, tak jak ty. Tam jest takie zdanie, że bohater mówi, ja zaraz umrę. I stojący przy nim człowiek mówi, nie. Zanim umrzesz, musisz zwariować. To pokazuje tą mękę, prawda? Tego zmierzenia się, że tutaj też, znaczy nie wiem dlaczego mówię też, ale zdałeś ten chyba sam ze sobą ten egzamin, prawda? No tak, musiałem sam ze sobą. Ja oczywiście to jest tak, że ja o tym mówię w ogóle. Wiem, że nie mówisz, że niechętnie, ale pomyśl sobie, że każdy siedzi i ogląda i sobie się, Jezu, jemu się udało, nie. Mnie się... Dlatego mówię. To znaczy, dlatego mówię, że tak jak... Wiesz, poświęcając się tej obywatelskiej działalności, nie? Czy to dotyczy praworządności, czyli mojej Tour de Konstytucja, czy teraz, tak jak mówię, o środowiskach twórczych, które są... To ciekawe, że pan myśląc o pracy naukowej myślał o sobie jako o twórcy, no bo rzeczywiście którzy tworzą wartość intelektualną jakąkolwiek, to są wszystko twórcy, nie? Chociaż mówimy o czymś trochę innym. Tylko, że czekaj, bo o Jezu, gdzieś się ten wywrócił. Że nie mówisz o tym zbyt często. Mówię o tym, jakby traktuję to, że i mówię. Nie mówię o tym często i kiedyś myślałem, że w ogóle nie będę mówił, bo to nie chciałem, żeby to się przylepiło do mnie w sensie, że ja teraz jestem... Ale to się musi właśnie odlepić. Nie, ale że ja się przylepiło teraz, że ja będę taki robił coming out i że wierzy taki ten. Nie. Sam mówisz, że nie interesuje cię, co myślą. Ja wiem, ale obojętnie, tylko ja jestem też człowiekiem, który jest dorosłym. Czyli ja wiem, co się ludziom przylepia. I to nie polega na tym, że ja sobie powiem, o, nie chodzi. I dlatego ci powiedziałam, jaka była reakcja części na twoją wizytę tutaj, tak? Ale również poświęcam się tym obywatelskim działaniom, wiedząc, że również zaśmiecam swoją przestrzeń, nie? Bo dla ludzi wielu będzie to nie do przyjęcia, dla kogoś to będzie przeszkadzające, dla kogoś to uwiedzie, ale tak naprawdę coś ciągle jest... Odbić piłkę? Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, jeśli mówisz... Prawda? I już takie użyję słowo, wiesz, zaświadczasz, że od 4 lat, czy tam od kilku lat, to nie jest twoja droga. A dobra, wszystko, co mówisz, dostaje dodatkowej wartości. Nie, oczywiście. To znaczy, rzeczywiście to jest wyjście z takiej jaskini, z której wydaje się, że nie ma wyjścia.
Tak, że dlatego, że myślę, że ludzie przede wszystkim mają wrażenie, że to polega na tym, że ja się zdecyduję na to albo i to już wystarczy. Że tutaj wola. Ja chcę powiedzieć, że człowiek uzależniony nie ma woli. Jemu się wydaje i wszystkim naokoło się wydaje, że on może to zrobić, ale to są takie procesy chemiczne również, biochemiczne, które występują w głowie, w całym ciele i tak dalej. Nasz mózg zaczyna działać przeciwko nam. Nasz mózg wymyśla sposoby oszustwa nas, żeby dostać tę dawkę, która go uspokaja, która daje mu równowagę. Tam różnego rodzaju, nie chcę całej wiedzy na ten temat. I wiesz co, i tak naprawdę zobacz, bo ja to z tym walczyłem bardzo długo. To tak oceniam to na tę walkę na, nie wiem, 10-15 lat, nie wiem dokładnie. Nie? Różnego były różne momenty i w końcu... Dobrze, że się nie zajechałeś. Dobrze, że się nie zjechałem. Byłem, i w końcu pojechałem po prostu, co mi się wydawało, że załatwię sam, albo z jakimś jednym terapeutą, czy z drugim. Potem pojechałem w końcu na taki 28-dniowy, taki amerykański, nazwijmy to, format rehabu, czyli tego odtrucia i przepracowania pewnych rzeczy i takiej terapii zbiorowej również. Co jest po prostu dla mnie jednak no, nie do zastąpienia. Właśnie teraz mi już wiem. Powiedział tutaj nieoceniony wydawca, że był taki film z Sandrą Bullock 28 dni. A, no właśnie. Mhm. No to jest właśnie ten 20-dniowy, 8-dniowy program. I to rzeczywiście zadziałało i to zadziałało cudownie. To znaczy ja myślę, że moja wiedza, którą zbierałem przez 15 lat czy tam ile na ten temat, wszystko o właśnie o tym co, gdzie i tak dalej, ta wiedza mi też nie dała instrumentu. Nie wiem, co mi to dało ostatecznie. Gdzieś mam wrażenie, że to wszystko gdzieś się spotkało i zadziałało się coś, co można by próbować tłumaczyć psychologicznie i mówię biochemicznie i jeszcze i na wszystkie inne sposoby, ale jaki jest ten moment, to nie wiadomo. W tych klubach AA, które są takie podejrzane. Słuchajcie, przede wszystkim najwięcej jest ludzi, którzy nie piją tam od wielu, wielu lat. Przychodzą i przynajmniej ja na jako takie wsparcie, jako czy sami dla siebie? Nie przychodzą, bo to polega na tym, w pewnym momencie to się staje, tak jak sobie wyobrażam, zamiast kościoła. Bo to jest takiego rodzaju podróż duchowa. To znaczy nagle zaczynasz mieć kontakt z sobą, zaczynasz mieć kontakt z rzeczywistością, ponieważ przez ten okres picia ty oszukujesz, a twój mózg jeszcze oszukuje ciebie. Mhm. Jesteś w takim klinczu. I stajesz się mistrzem w tym, nie? Tak, oczywiście. I w związku z tym wola. To wymaganie jest, więc naprawdę to są procenty pojedyncze ludzi, którym się to udaje. Nie wiem ile to procentowo, ale to nie jest dużo. Ale też taką tutaj, bo... Masz tam, no... Co mam tam? Podpowiedź masz jakąś? Gdzie? Nie mam żadnej. Popatrzyłam na zegar ponad twoją głowę. Nie, tu jest zegar, zobacz tam. A. Że wiesz, znam parę osób, ty też, publicznych, które nie trafiły do AA, bo miały ten jeden wielki problem, że usiądą tam i że wszyscy będą patrzyli... już. Ciebie się trzymam, prawda? Patrz, Hyra przyszedł. Hyra siedzi. I że jakby ten wstyd przed tym, wiesz, że oni mnie od razu rozpoznają, że nie mówię, jestem Andrzej kierowca, rozumiesz, tylko okej, tak? No tak, ale wiesz, tam jest taka zasada przede wszystkim, że, bo to jest tak, przychodzi się i się mówi. Nikt nikogo nie komentuje, każdy może powiedzieć, co chce. Jak to są ludzie, którzy przychodzą na przykład do tego samego klubu AA, od dłuższego czasu, a jeszcze od wielu lat. A jeszcze jak będą, jak są to ludzie, którym się pootwierały głowy, albo mieli w ogóle otwarte głowy, ale teraz im się to wszystko jeszcze bardziej, to ta przyjemność spotkania się, wiecie, to jest czasami są rzeczywiście te spotkania, zależy gdzie, jak jest dużo takich osób, które zaczynają i tak dalej, to jest o wiele bardziej skomplikowane, trudne, nie wszystkim się udaje, co chwilę komuś puszcza, coś popełnia jakiś ten, nie utrzymuje tej czystości i to jest ten, ale tak naprawdę tam się przychodzi po to i nie trzeba mówić. Można słuchać tylko, nie?
Można przyjść, tylko trzeba się tam powiedzieć, przedstawić i tak dalej, ale przedstawić się zmienia po to, żeby się móc do siebie zwracać. Natomiast nikt tam... Ja oczywiście miałem świadomość, że ja przyjdę i powiedzie, no jeśli dobrze jestem Andrzej, nazywam się Andrzej, jestem alkoholikiem, bo taka jest formuła, czy tam jestem uzależniony od tam czegoś albo od czegoś innego. Ale to się szybko pokonuje, ponieważ czujesz, że jakiegoś rodzaju jest tam, nazwijmy to, wibracja polegająca na tym, że przychodzą, że są tam ludzie, którzy mają dokładnie ten sam diabelski problem. Mm-hmm. Że tkwią w oszustwie po uszy. Pętla. Pętla, to jest pętla, tak. I teraz ci ludzie, którzy przestają pić i którzy czują to i na dodatek wiedzą, że mogą pogadać i pomóc komuś, ale również, tak? Ale tak, albo również pogadać z kimś, kto ma te same przeżycia, bo my wszyscy mamy te same przeżycia. Nawet jak każda historia jest inna, słucham historii, mi się włos na głowie jeży, nie? Jak ja myślę sobie, ja nie mam w ogóle żadnych cienia tego, wiesz, co ci ludzie przeszli, nie? Ale to nie o to chodzi, bo każde, bo przeżycia te, co są, które jakby możemy opisać fabularnie, mogą być różne, ale emocjonalnie przechodzimy prawdopodobnie wszyscy tę samą drogę, to samo piekło jakby, nie? I teraz by dostanie się stamtąd rzeczywiście z takim otwarciem nagle, wiesz, ja tutaj z tobą rozmawiam i no raz się zgubiłem, bo się w tych, pogubiłem w tych, wiesz, w tych... Bo ten temperament obywatela wziął. Tak, temperament, wiesz, nie, w tych, wiesz, w tych moich inkrustacjach i tam... Wiesz. Ale generalnie jest ostrzej, no to... Jest dużo ostrzej, widzisz i czasem widzisz, to się mówi tak, że to jest właśnie taka choroba laryngologiczna i bo się i ma inny smak, zapach, tak? Nie, to znaczy, że słyszysz to, co rzeczywiście pada i widzisz to, co rzeczywiście jest. Ale podobno też ludzie odzyskują smak. A nie, no to swoją drogą, ale zapach. Ja myślę, że przede wszystkim to, że mamy zafałszowany obraz rzeczywistości. Wiesz, to jest taki moment, nie wiem, czy to jest dobre słowo, wiarygodności, ale jest tak w życiu, że jak ci ktoś o czymś mówi, prawda, że należy to czy tamto, to mówisz, możesz powiedzieć, sprawdzam. I albo ten ktoś ci mówi, bo w książce przeczytał, albo mu kolega powiedział, albo tak jak ty siedzisz teraz i mówisz, ja mówię, sprawdzam, a ty mówisz, wiem, bo tam byłem. I wiem, i mówię tak też troszeczkę, trudno powiedzieć, czasem mi się to lepiej udaje, bo nie mam tego gotowych tych opowieści. Tej jakby tego nazwania, nie? Ale jakby zwerbalizować w najprostszy sposób coś i powiedzieć przynajmniej na czym to polega, ponieważ to jakby zrozumiałem i gdzieś ponazywałem i to jest istotne, żeby... Bo być może samo świadectwo bycia, że istnieją tacy ludzie, którzy tego i nie są smutni. Nie cierpią, tylko nagle zaczyna im się coś, przede wszystkim no, ludzie trochę na mnie inaczej patrzą, nie wszyscy jak widać, ale to mówię, to co jest świadomością moją. Ale zapalasz moją. Się wtedy od razu, wiesz? Ale do czego, wataszka od razu się w tobie A do czego się nie zapaliłem do tej pory tutaj w tym spotkaniu? Ja mówię, że się zapalasz, no jak nie robisz uników, Nie. Znaczy, ja też nie jestem tym wataszką po to, że ja mam... Tylko dla sprawy. Ja tylko wiem. Dla sprawy, wiesz? To znaczy jakby pewnego... Rozumiem, że pewnego rodzaju żarliwość, która jest we mnie i przekonanie, że warto o coś walczyć i że warto naprawdę zaryzykować czasem coś swojego po to, bo jesteśmy teraz, mówię o tej sytuacji, jesteśmy w sytuacji krytycznej. Jeśli oddamy władzę PiS-owi dalej... to Polska, nie wiem, czy wyjdzie, czy to chodzi, żeby wyjść z Unii. Myślę, że oni tak kalkulują, że może się jeszcze uda wyciągnąć forsę z kasy, a potem może ci populiści z innych krajów jednak przejmą i my teraz przejmiemy tą Unię i będziemy i tak dalej. Więc ja nie wiem, jakie tam są kalkulacje, tylko to nie o to chodzi, tylko po prostu jesteśmy po prostu na wylocie. To znaczy, cofamy się do... tej mapy Europy encyklopedystów, czyli koniec XVIII wieku, okolice naszych rozbiorów, nie? Kiedy my jesteśmy po prostu tam i my tam chcemy wrócić. A wiesz co, Andrzej, tak troszeczkę to przewrotnie przekieruję. Uwielbiam. Poczekaj, przekieruję to, bo jesteś jedną z nielicznych publicznych osób,
którą ja bardzo często widywałam, czy też widuję w filharmonii, wiesz? Mm-hmm. I tak się czasami myślałam, że w tej filharmonii to powinni siedzieć właśnie twoi koledzy, twoje koleżanki, bo nic tak też nie uwrażliwia, prawda, jak muzyka. I jakoś tego nie... I zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest możliwe. I miły był ten widok. Często też sobie tam jakby się ruszałeś w trakcie koncertu. Ty tam, no powiedzmy, to jest amatorskie, tak będziemy do brzegu się zbliżać trochę. To jest amatorskie, że tam grasz na klarnecie, tak? Na czymś tam jeszcze, na skrzypcach, czy co to było? Na flecie, na skrzypcach. No tak, widzisz, taki jest multi-instrumentalista. Ale też reżyserowałeś i pewnie będziesz opery, prawda? Muzyka klasyczna, jazz, to jest ten twój... Wiecie, twoja rzeka muzyczna? Jak mówisz, zanim skoczę do rzeki muzycznej, jak mówisz o filharmonii, jakbyś powiedziała, bo pewno nie, akurat nam się nie zdarzyło, ale akurat z Moniką Lenik często się spotykam w galeriach gdzieś. Ja mówię o aktorkach, aktorach. Tak. Nie, tylko ja mówię, teraz ja powiem o sobie najpierw, tak żeby już zakończyć ten temat. Znaczy ja wchodzę w różne przede wszystkim dziedziny. Ponieważ ja się zajmuję różnymi gdzieś, staram się właśnie szukać nowych, dziewiczych dla mnie trochę terenów, nie tak jak zrobiłem studia podyplomowe z rolnictwa dwa lata temu, nie? Bo nagle miałem taki kaprys, nazwijmy to kaprysem, ja to mówię kaprys w tym sensie, ale to jest taki kaprys. Żeby znowu to była płachta na byka? Dobra, ja mówię, no dobra, kaprys w sensie takim coś, co sobie... Nagle wymyśliłem, wymarzyłem i pomyślałem, że coś w tym jest, jeszcze nie wiem co, ale na pewno zetknięcie się zupełnie inną materią, nie? Bo nagle ja się zajmuję glebą, ja się zajmuję biochemią, ja się zajmuję nawożeniem, geologią, czymś jeszcze i sprzedawaniem... Czy rozumiem, budujesz pałac i... Nie buduję pałacu, buduję sobie... Że tak powiem, trenuję również swój mózg. Akurat wyszło na rolnictwo, bo pomyślałem, że może to jest takie, wchodzę już w taki wiek, że może trzeba myśleć. A poza tym mam syna ośmioletniego i pomyślałem, że jak mu gdzieś tam, jak sobie zrobimy jakąś fajną przystań gdzieś poza miastem. Gdzieś to się w rejonach pandemii tak naprawdę przyszło mi do głowy, nie? Czyli jakby znaleźć taki swój azyl gdzieś poza miastem, poza tym, nie? I się nagle zaczęliśmy chować przed sobą. A muzyka, wiesz, jest rzeczywiście bardzo była zawsze, no tak jak w naszym życiu wszystkich, ponieważ ta muzyka jest wszechobecna. Tylko kwestia taka, czy my traktujemy tę muzykę faktycznie tylko jako tło naszego życia, czy traktujemy jako, nie wiem, czy jak to nazwać, czy treść, czy budulec nas? No, jakiś impuls do czegoś. Jakiś impuls. Ja myślę, że budulec, nawet powiem tak, to znaczy jakby naszej wrażliwości, naszego... Bo wtedy, wiesz, jakby jak idziesz i słyszysz te ptaszki, to słyszysz te ptaszki, ale myślisz sobie może w kontekście czegoś, zaczynasz troszeczkę inaczej widzieć rzeczywistość trochę, nie? Zaczynasz ją widzieć harmonię, bo... Pełniej. Pełniej, bo gdzieś muzyka, bo ci wielcy artyści, wielcy malarze odkrywają pewną harmonię, mają pewną wyczulenie na pewną harmonię świata i obcowanie z tym daje nam jakieś ukojenie... Poza świadomością. Ale widzisz, to jest to, o czym mówiłam wcześniej. To jest właśnie ten niuans, to jest ten dystans, to jest ten inny odcień, to jest ta barwa życia, którą sami też z obiektywnych przyczyn sobie odbieramy często. Słuchaj, Greg z A, jeszcze żeby mi to nie umknęło, to jest nadal, że twój syn ośmioletni słucha Kazika, tak? On to będzie ostatnio ostatnio mi zakazano puszczać Kazika, czy też zasugerowano takie, że... A idzie w przedszkolu? Że potem śpi... Nie, no w domu już tak, ponieważ tam zaczął wyśpiewywać zakazane jakieś wersety. No może, nastąpiło cancel culture w domu. Trochę. Ale nie, ja tego tak nie traktuję. Jak się trafi, to już przecież to już słyszał, zna to, więc co ja nagle będę mówił, że a nie, sorry, przepraszam, ty piły.
poiłem cię od dzieciństwa wódką, ale ktoś... Ale wiesz, jakie to życie jest, zobacz, że mężczyźni w dojrzałym wieku, prawda, mogą zostać ojcami, a kobiety mają ten limit. I że faceci mogą zostać późno ojcami albo nie muszą się decydować, bo to dla nich tak naprawdę, już nie mówię o twoich kolegach po fachu, czyli De Niro, Al Pacino, że to dla nich właściwie Steve McQueen albo Anthony Quinn, że to dla nich come on, mogę być ojcem, kiedy chcę. Takie spostrzeżenie luźne. Też na pewno ustawia to inną perspektywę w życiu. Absolutnie, to znaczy... Kiedyś myślę, że byłbym kalkulował bardziej to, nie? Jak to pogodzić z tym? Oczywiście ja teraz wiem po prostu, że tak, że nie uda mi się idealnie pogodzić. Mhm. Muszę się z tym liczyć. I z drugiej strony nie mogę się poddać temu. To znaczy, dopóki ja się będę realizował, to będę tym wartościowym ojcem, nie? Ja nagle po prostu zacznę wyłącznie myśleć o tym, że... Więc to jest, ja wiem, że to jest dynamiczna sytuacja, to nie jest idealna sytuacja, jakkolwiek nie wiem, jaka jest w ogóle idealna sytuacja i tak dalej, nie? To jest kwestia budowania jakby... Pewne... No, to jest chyba kwestia pewnych wyborów i dorosłości, pewnych wyborów. I w tej chwili jakby mam troszeczkę większe rozumienie, to znaczy nie wiem, czy mam większą mądrość wychowawczą, w sensie ja osobiście, bo uważam, że trochę rzeczywiście mam takie poczucie, że tak jestem zafascynowanym obserwowaniem rozwoju człowieka. No, ale to taki mały chyra trochę widzisz, bo ojcowie uwielbiają, kiedy mówią, ale ten synek to do pana podobny jest. Wiesz co... Czy córeczka, no. Nie we wszystkim chciałbym, żeby był podobny. Nie, a czasem tak widzę, że tak... A wiesz, teraz mi przypomniałeś, na jednym z pierwszych programów fajny łobuz, gościem ale. Był Dariusz Michalczewski, ja uwielbiam, jest wspaniałym rozmówcą i zadam mu takie pytanie, i to był trochę knockout, jak on sam przyznał, czy pan by chciał, żeby pana córka, ukochana, moją ukochaną córkę, spotkała na swojej drodze takiego mężczyznę jak pan? Powiedział, że nie. Więc i dorosły, ale mówi, że to było, jakby, wiesz, to mu pokazało, kim on jest. Ale to nie jest a propos, tylko tak przy okazji. Czyli mówi, że nie chciałby, żeby we wszystkim, ale wiesz, jak to jest. Każdy musi dotknąć ten rozgrzany piec, nie? Żeby wiedzieć, jak smakuje. Tak. Znaczy, jak się czuje, prawda? Jak tak, się... tak, 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 nie. Więc ja to nie o tym, bo ja myślę, że ja wiem po prostu, że już pewnych rzeczy jest 8 lat, ale już pewnych rzeczy... Już mu nie wytłumaczę, czy niekoniecznie przyjmie je na słowo, że pewne rzeczy po prostu widzę, że dopiero jak się życie oparzy, to działa. Ale myślę, że może teraz będzie coś jednak bardziej... Ale widzę, że to jest dusza, która jest buntownicza bardzo. No to w przeciwieństwie do ciebie. No tak. Prawda? Ty jesteś taki łagodny. No więc boję się, że on będzie może chcieć być większym buntownikiem niż ja. Mhm. I, znaczy, żeby... Ale fajnie, żeby nie, wiesz, żeby nie był buntownikiem bez powodu, tylko... No właśnie, o to chodzi. No właśnie. Chociaż też na to... No wiesz, to trudno, to są, wiesz, ja kiedyś przed laty przeczytałem taką książkę, a wcześniej wiedziałem, że ten Eneagram, czyli 9 typów osobowości według sufickiej mądrości, którą Uspieński na początku XX wieku odkrył i tego. I w której przeczytałem to, bo to jest taka jak widzę, rozumiesz, podział na typy osobowości, które są opisane... Nie wiem, czy za takie pytanie się nie gilotyna nie spada, jak widzę, rozumiesz. Widzę, że... A na pewno zrozumiesz to, co powiem na końcu. No, na pewno.
Bo oczywiście znamy to, że no, panna jest taka, waga taka, a ten. Tam są też jakby 9 typów, tylko tam się te typy nie określa według urodzenia, że to w tym sezonie się tacy, tylko jakby się ocenia gotowego człowieka, nie? To znaczy jakby robimy taki przegląd i mówimy, dobra, a teraz oceniać go będziemy na podstawie jego motywacji jego działania i nazwijmy to preferencji związanych z pewnymi występującymi jakoś tam prawidłowościami, nie? I patrząc z tej strony, nie? Jak sobie myślę, jak są tacy ludzie, którzy dają dobre rady ludziom wszystkim, nie? Wiesz, ale rozumiesz teraz i tak, jeżeli twoją motywacją jest na przykład, rozumiesz, mieć święty spokój, nie? A ktoś jest taki, którego główną motywacją jest i tak jest wbudowany, że ktokolwiek wejdzie z nim w relację, to musi go zdominować, nie? Mhm. I teraz rozumiesz, ja myślę sobie, no tak, no i teraz ktoś mówi albo ocenia, wiesz, albo daje z dziedziny psychologii, albo w ogóle z dziedziny jakiejkolwiek życia i takich porad życiowych praktycznych. Jak ci ludzie, i tych typów jest 9, ja myślę, no to zaraz, słuchajcie, czy my nie jesteśmy trochę przemądrzali, jeżeli przyjąć, że coś w tym jest, nie? Mhm. I rzeczywiście, jak się to czyta, to czasem rzeczywiście widzisz osoby i nagle odkrywasz, i że on naprawdę ma taką motywację, że nie są tylko fajne motywacje, tylko te takie też czasem niższe, nie? Albo konglomeraty, które powodują, że jesteśmy zmieszani, nie? To znaczy jakby, to jest dla mnie, dla mnie aktora to była nauka. Nie myśl, że wszystko jest tutaj wymyślone, zapisane i że to jest tak dokładnie i że ktoś to tak zinterpretował, to jest prawda, nie? Mhm. Dlatego, że no, czyli to jest to właśnie between, no to jest... In between, ale też kompletnie różne... Ja zrozumiałem wtedy, dlaczego tak ważne są, to się nazywa intencją u aktora, ale jakby tak naprawdę motywacja, bo ta motywacja mi określa przede wszystkim, czego chcę i teraz w jaki sposób chcę to osiągnąć. I teraz, jeżeli każdy człowiek w życiu ma inne, czego chce, a przede wszystkim w jaki sposób chce to osiągnąć. No jest jeszcze kwestia, jak szybko zrozumie to, czego chce. A, no wiesz, no. Trochę tak, wiesz, wydaje mi się, że tak może rozmawiacie trochę, to nie jest, to jest pozytywne. Tak powstaje trochę teatr Walikowskiego, prawda? Dużo gadacie i tak sobie to analizujecie. To jest super. No, na pewno nie jest to teatr. No tak, bo tutaj, ale... bo to jest teatr, nie jest teatr, to jest rzeczywiście dla, ale też myślę, że to tak jest, to tak samo jak w kinie, no są filmy dla tych, którzy... Dzisiaj właściwie myśli się, jak się myśli o filmach wyłącznie handlowo, czyli kto sprzeda, nie? No właśnie teraz, jak się tak odchyliłeś przed chwilą, no. To byłeś, ale naprawdę, no. Albo ja już źle widzę, ale byłeś podobny do Daniela Craiga. No tak, to gdzieś tak... Ale to jest dobre porównanie, uwierz. Nie, tak, dobre. Oczach kobiety to jest dobre. Andrzeju, kończę tak trochę też filmowo, kończę Grekiem Zorbą, też muzycznie, jego tańcem, jego najpiękniejszą katastrofą. Taka piękna katastrofa. Taka piękna katastrofa. Ty miałeś właśnie, już za sobą? Polacy mamy, kurczę, takie piękne katastrofy. Boże, tutaj jest zupełnie innego rodzaju. Ale masz taką, jakbyś tak sobie zrobił, no bo nie masz katastrofę? Jeszcze... Tak, z której wyszedłeś, wszystko się zawaliło, a... No wiesz, na pewno tą katastrofą był alkohol, nie? Mm-hmm. To było rzeczywiście dość... Ale żeby taką katastrofą taką... Wszystko przed tobą, tak? Jeszcze? Żeby tak wiesz co, na pewno są tam jakieś... Ale jaka to jest dorosłość? Tańczysz, mimo że ci się wszystko zawaliło. Ale widzisz światełko w... No, wiesz, ja ci powiem, że ja teraz może dlatego mam taki ten szwung w sobie. Dlatego, że czuję, że... rzeczywiście z martwych wstałem. Wiesz, naprawdę. Ale czy sprawiam wrażenie, jakbym nie wierzyła? No dobra, to ja dla państwu mówię. Ja naprawdę czuję, że to było moje zmartwychwstanie. I dlatego teraz tak gorączkowo w tym życiu widzę, że nie można niczego zostawić, nie można się rozleniwić, bo my się strasznie jesteśmy rozleniwieni tym, tą, 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 tą,
tą technologią, tym wszystkim, tym, że mamy ktoś coś na nas robi i tak dalej, się nie chce. I trochę tak, ci też, że nie takim jest nie chcę rozwijać tematu pandemii, ale czy ty zauważyłeś, że my już zapomnieliśmy, jak byliśmy odizolowani? To, co miało z nas, my mamy w ogóle takie ludzie na świecie, takie momenty, że się wydaje, no teraz to już będzie wszystko inne, inaczej, a wszystko wraca. Andrzej, dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję też. Rozmawialiśmy 2,5 godziny. No właśnie przed chwilą na swój żem i więc... Widzę, że opuchlizna ci już zeszła. No nie, chyba troszeczkę, wiesz, od gadania to mi tak... No... Czuję się niezbyt komfortowo. Przepraszam państwa za ten mój prawy profil, który nie był najlepszy. A jeszcze powiedz mi tak z zaskoczenia, najpiękniejsze słowo świata? Nie. Najmądrzejsze, najważniejsze. Nie ma najmądrzejszych. Wolność. Znaczy wiesz co, wolność. Tak, oczywiście te słowa możemy jakby wymienić, natomiast nie wiem, czy... to znaczy dla mnie takie kategoryzanie i jakby wejście w taką narrację, nie? To znaczy to dla mnie to jest trochę too much emotions, not enough... I don't know. Przechodzimy teraz na... zawsze to bezpieczniejsze niż przejść na niemiecki. Nie, to niż na niemiecki, tak. To znaczy za dużo emocji, za mało w tym trzeźwego osądu, bo w tych takich, jak ja to nazywam wręcz, przepraszam, ale to nie odnosi się do ciebie i do tego pytania, do takiego histerycznego, zbyt egzaltowanego wchodzenia. Ja patrzę na rzeczy, ja je strasznie ścinam. Wszelką egzaltację, również w swojej grze. To może jednak jest jakaś różnica między kobietą a mężczyzną. Dziękuję ci za to. Na szczęście jest. Na szczęście jest. Są. No to dobra, to Zorba. No, to Zorba, już powiedziałeś, że taką katastrofę miałeś, ale Zorba to są, sorry, to są emocje, a dopiero potem gdzieś z tyłu jest ta proza życia, która po odtańczeniu tego tańca wróci na plan pierwszy. No oczywiście, ale to jest bardzo z naszym mitem pięknej katastrofy polskiej, jak widzę, to że pięknie nie walczyliśmy. I... Nie, bo wiesz, wszystko ma niestety dzisiaj dla mnie obosieczną, wiesz, jest obosieczną bronią. Ale uwielbiam Zorbę i to uważam, że tej postawy... A powiedz mi tak, ale tak to ty zasypiasz z Polską, ale ja wcale nie teraz nie trywializuję ani nie ironizuję. Ty zasypiasz z Polską i się budzisz z Polską? Tak albo nie? No tak. Tak. Andrzej, dziękuję ci. Dzisiaj. Dziękuję. Ale nie zamierzam tego robić cały czas, jestem zmęczony tym. Chcę być artystą. Dziękuję państwu za uwagę i taki moment prywatny, ale w imieniu moich przyjaciół chciałam powiedzieć do osoby, której dzisiaj już nie ma, że kiedyś się spotkamy i tyle. Dziękuję, do zobaczenia niedługo. Dziękuję.